Dzień dobry Państwu, Tomasz Kamel. Zapraszam na konferencję Rak to się leczy, onkologia po pandemii, dokąd zmierzamy. Ten rozbudowany tytuł, nie bez kozery, jest taki, dlatego że organizatorzy dzisiejszego spotkania wierzą bardzo gorąco, wręcz wiedzą, że może być ona impulsem, który popchnie sprawę do przodu. Mówiąc sprawę, mam na myśli poważny problem, który spowodował COVID w kontekście onkologii i leczenia pacjentów onkologicznych. Być może uda się nam dzisiaj rzucić na sprawę nowe światło. A gdy mówię o małym impulsie, tak naprawdę mam nadzieję na wielki impuls, bo potęga nazwisk biorących udział w dzisiejszym spotkaniu być może sprawi, że to będzie bardzo duży krok do przodu. Ale zanim zaczniemy o tym mówić, proponuję Państwu krótki materiał wideo, który pokaże to, co do tej pory działo się w kontekście działań fundacji, w kontekście samej kampanii, jak i tego, co stanowi główny problem i temat dzisiejszego spotkania. Wszystko zaczęło się w 2013 roku, w Światowy Dzień Walki z Rakiem. Rak to się leczy. To kampania społeczna, która przez lata dzięki pozytywnym przekazom przełamywała stereotypy na temat chorób nowotworowych oraz zachęcała Polaków do regularnych badań profilaktycznych. Poprzez wskazywanie prostych rozwiązań oraz metod wczesnej diagnostyki i leczenia obalała mity oraz przesądy związane z rakiem. Nie dość, że palisz, to się jeszcze opalasz, a może się przebadasz. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu wielu osób, począwszy od klinicystów, organizacji pacjentów, przez osoby znane i lubiane, po grono licznych partnerów społecznych i instytucjonalnych, dawała świadectwo i pozytywne przykłady na to, że rak w porę wykryty jest wyleczalny. Rak to się leczy. Zmieniło język, jakim się mówi o nowotworach. Jerzy Sztur, Cezary Pazura, Jarosław Boberek i wielu innych polskich artystów zachęcało Polaków do badań, używając motywów znanych z kultowych polskich filmów i przebojów, mówiąc o sprawach trudnych w lżejszy sposób. Killer, badaj się! Liga nigdy was nie zdradzi! Liga na badania zaprowadzi! Rak to się leczy. To kilkadziesiąt spotów, programów telewizyjnych i radiowych, materiałów edukacyjnych wideo, akcji bezpłatnych badań w całym kraju. Cykl biegów Przegonić Raka oraz koncertów charytatywnych, w tym z udziałem światowej gwiazdy Katie Melua, flashmobi i spontaniczne akcje, mobilne miasteczka zdrowotne na polskich plażach oraz wiele innych działań, które przez kilka lat docierały do Polek i Polaków. Pandemii nikt się nie spodziewał, ani się do niej nie przygotowywał. Rok 2020 był wyzwaniem dla nas wszystkich i miał ogromny wpływ na dostęp do diagnostyki i leczenia pacjentów oraz postrzeganie roli profilaktyki onkologicznej. Światowy Dzień Walki z Rakiem to impuls do działania. Pamiętaj, rak to się leczy. Tu i teraz. Proszę Państwa, za moment goście, którzy są z nami online, ale zacznę od tego człowieka, który siedzi tutaj, obok którego siedzę ja tutaj w papie w centrum prasowym. Marek Kustosz, twórca kampanii Rak to się leczy, wiceprezes fundacji To się leczy. Marku, taka refleksja na początek, bo spotykamy się po 8 latach. Wprawdzie ty angażowałeś się na 200%, ja tak często jak tylko mogłem przez ten okres, ale gdy 8 lat temu tutaj rozmawialiśmy, do dzisiaj pamiętam jedną z takich myśli, uwag jednego z profesorów, z którymi rozmawialiśmy, że ludzie z Europy Zachodniej, profesorowie, naukowcy, onkolodzy przyjeżdżają do Polski, żeby oglądać przypadki raka szyjki macicy i raka piersi, których już tam się nie spotyka, ze względu na to, że świadomość profilaktyki jest tak bardzo niska. Zobacz, dużo się zmieniło przez ten czas, a jednak cały czas dużo jest do zrobienia. Dzień dobry. Zdecydowanie świetnie to wprowadziłeś, Tomku, i taka jest prawda. Z jednej strony przez te 8 lat można powiedzieć, że wiele się wydarzyło w onkologii i jesteśmy na pewno jako społeczeństwo świadomościowo przynajmniej w innym punkcie i w wielu przypadkach również medycznie, ale nadal mamy wiele do zrobienia i jakby można powiedzieć, że Europy przez ten czas jeszcze nie dogoniliśmy tej przynajmniej stawki na początku. I nadal mamy, można powiedzieć, takie, tak jak kampania Rak to się leczy powstała wtedy, taki jako pozytywny przekaz, żeby powiedzieć ludziom, że raka można leczyć, bo to przekonanie takie, że rak to wyrok, to niestety takie było główne przekonanie. I to się nie zmieniło niestety, bo nadal jest to duża obawa albo przed samym wykryciem, albo nieświadomość do końca konsekwencji stylu życia. Czyli to hasło w ogóle się nie zestarzało, można powiedzieć, a nawet szczególnie w kontekście pandemii nabiera jeszcze większego znaczenia, bo ta czujność w czasie pandemii musi być, jak wiemy, jeszcze większa. Niestety.
To prawda. Proszę Państwa, będziemy za chwilę rozmawiać z gośćmi, ale zanim ta rozmowa będzie miała miejsce, Państwo muszą wiedzieć, kto przyjął nasze zaproszenie na dzisiejsze spotkanie, a lista jest znakomita. Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, ją otwiera. Są z nami także dzisiaj profesor doktor habilitowany nauk medycznych Adam Maciejczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Milecki, ordynator oddziału radioterapii onkologicznej i kierownik zakładu radioterapii 1 Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Doktor Jerzy Gryglewicz, ekspert ochrony zdrowia, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Aleksandra Wilk, koordynatorka sekcji Rak Płuca Fundacji To Się Leczy, założycielka grupy pacjentów na Facebooku Rak Płuca To Się Leczy. Szymon Chrostowski, prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie, prezes Fundacji To Się Leczy. Miałem nadzieję, że na żywo z nami, ale jest online, to jest najważniejsze. No i wspomniany i przedstawiony wcześniej Marek Kustosz, który także będzie nie odstępował mnie na krok podczas tego spotkania. Proszę Państwa, wszystkich widzów także witam. Dziennikarzy, przedstawicieli mediów, którzy odgrywają ważną rolę w tym, żebyśmy wiedzieli, z czym to się je, jak sobie z tym poradzić i żeby prozdrowotne zachowania były w naszym społeczeństwie propagowane. Drodzy Państwo, ja kilka lat temu byłem też ambasadorem kampanii Rak to się leczy. Bardzo to było dla mnie ważne i pouczające doświadczenie. I z ogromną świadomością dzięki temu, że właśnie tym ambasadorem byłem, mogłem przyglądać się temu, jak wygląda świadomość wśród mieszkańców naszego kraju a propos problemu raka. I nie ukrywam, że nie raz, nie dwa byłem zatrwożony i nie raz, nie dwa się po prostu, Marku, obawiałem o to, co zrobić dalej, bo jednak cały czas hołduje wśród nas przekonanie, a co pójdę się badać, jeszcze mi coś ten lekarz znajdzie, bo nie ma ludzi zdrowych, są tylko źle zdiagnozowani. No taka obawa była, jest i myślę, że ona będzie nam towarzyszyć. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy tym, co dzisiaj będziemy robić, mogli jednak pchnąć do przodu pracę nad tym, żeby przekonać ludzi do zmiany tego podejścia. Mamy nadzieję, jakby to jest kolejny krok, który jest wykonywany przez lata, przez wielu ekspertów, choćby dzisiejszych naszych prelegentów, aby tak się wydarzyło. I przy tym trzeba zauważyć, że pandemia sprawy kompletnie nie ułatwia, a wręcz przeciwnie. Zdecydowanie nie. Nie ułatwia i jest wręcz przeciwnie. Wręcz nawet to, na co się dalej wydarzy pewnie jeszcze po pandemii w kontekście onkologii, to będzie no niestety na pewno nie lepiej, że tak powiem. Ale tak pokrótce, tylko robiąc wstęp, ponieważ mamy dzisiaj bardzo napięty grafik, można powiedzieć. Mamy dużo wspaniałych gości i dużo tematów do poruszenia. Ja pozwolę tylko, że jeszcze szybko wspomnę, bo po pierwsze bardzo fajnie, że są Państwo z nami online, że już jest na ekranie 6 mikroekranów, które widać. To nie jest jeszcze komplet, bo na niektórych czekamy ze względu na inne obligacje zawodowo-medialne, ale do tego grona wszystkich wymienionych gości za chwilę dołączą pozostali i ten komplet mieć będziemy. Tak jest. Oby tak się udało. Rak to się leczy. Dzisiaj mamy tak naprawdę dwa panele z uwagi na to, że mówimy o dwóch aspektach onkologii. Pierwszy dzisiaj, którym mamy panel, to jest panel poświęcony systemowi. Tak naprawdę coś, co pozwoli i pozwala wielu pacjentom skutecznie się leczyć. Bez tego nie ma skutecznego leczenia, bez dobrego systemu i o tym będzie dzisiejszy pierwszy panel. Drugi panel za to poruszy temat świadomościowy, czyli tego, co my jako Polacy, jako obywatele, ludzie możemy robić, aby faktycznie tego raka leczyć. A jak wiemy, najlepszą formą leczenia jest profilaktyka pierwotna i wtórna. Najbardziej skuteczne leczenie. W takim razie ja pozwolisz, Tomku, że przekażę teraz głos do Szymona Chrostowskiego. Z przyjemnością, Szymonie. Szymon, jakbyś mógł wprowadzić nas tutaj wszystkich do pierwszego panelu, tak jak mówiłem, systemowego. Tak, dzień dobry, bardzo dziękuję, bardzo miło Was, Państwa wszystkich widzieć. Tomku, Ciebie również. Rzeczywiście miałem być w studiu, jestem online. Ale nie zmienia to faktu, że ta sytuacja pokazuje, jak ta rzeczywistość, w której się znajdujemy, zmieniła przekaz, zmieniła też warunki, w których musimy pracować, czy musimy właśnie też wspierać pacjentów onkologicznych. To, co się wydarzyło w czasie pandemii, w ubiegłym roku, w 2020, no, pokazało i obnażyło pewne słabości systemu opieki zdrowotnej, ale
ale też no, pokazało duże wyzwania, które stoją przed nami. To, co nas martwi i pewnie martwi klinicystów, o tym się też wypowiedzą i lekarzy, to przede wszystkim niestety spadek w statystykach. Znaczy, nawet nie chodzi o statystyki, tylko chodzi bardziej o to, że zabrakło, można powiedzieć, w szpitalach i w klinikach i u lekarzy pacjentów onkologicznych. Mówimy też również o profilaktyce pierwotnej i wtórnej. No, mamy bardzo duże spadki, jeśli chodzi o screeningi. I to są procentowo w udziale bardzo zatrważające cyfry. Jeżeli chodzi o mamografię, to według raportów, które się opublikowały, no to są nawet spadki o 90%. W przypadku cytologii od 85% też do 90% spadków wykonywania cytologii. Rzecznik pacjenta również wydał taki raport, zresztą wydaje cyklicznie status z sytuacji pacjentów w kontekście praw pacjenta, ale też widzenia funkcjonowania Biura Rzecznika Praw Pacjenta, no to o 60% więcej zostało zgłoszonych naruszeń praw pacjenta. Naruszenia dotyczą przede wszystkim braku możliwości diagnostyki i dostania się do lekarza, czy też rodzinnego, czy do specjalistyki. I to w konsekwencji w późniejszym czasie, za chwilkę będziemy pewnie to odnotowywać, ma to związek z tym, że pacjent będzie albo późno wykryty, albo będzie w późniejszym stadium zdiagnozowany, a to się oczywiście przekłada na leczenie, na możliwości, na trudności, jakie napotkają lekarze onkolodzy czy chirurdzy onkologiczni w tym, żeby tego pacjenta uratować. To wszystko nas skłoniło nie tylko z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem, ale przede wszystkim do podsumowania pewnych zjawisk, które się pojawiły w 2020 roku i uczyniło ten dzień, który mamy dzisiaj, kanwę do tego, żeby o tym podyskutować w gronie ekspertów, którzy na co dzień się z tym zmagają, ale również w gronie pacjentów czy opiekunów pacjentów, którzy również zmagają się trochę jakby z innej strony. Od strony tego, że pacjent nie może się na przykład dostać do szpitala na leczenie. I to są oczywiście słusznych pobudek, dlatego że no na przykład szpital został przekształcony na przykład w szpital jednoimienny i to niestety spowodowało na przykład trudności czy zatrzymaniu wręcz na przykład operacji czy też leczenia, ale też od strony pacjenckiej strach, obawa przed tym, żeby pójść w ogóle do szpitala, dlatego że panuje czy panowało, ale też cały czas to panuje powszechne przekonanie, że nie pójdę do szpitala, bo po pierwsze albo coś mi wykryją, to co Tomasz powiedziałeś, tak. albo też zarażę się COVID-em. Apele o przestrzeganie oczywiście wszelkich standardów sanitarnych, ale też tego, że no, szpitale są bezpieczne, bo muszą być bezpieczne, są pod rygorami różnego rodzaju przepisów sanitarnych, etc. Jednak nie przekonuje większości pacjentów. Dzisiaj właśnie o godzinie 10 czy przed 10 została zwołana w trybie pilnym posiedzenie Krajowej Rady do Spraw Onkologii przez pana premiera, dlatego też nie ma z nami pana ministra Gadomskiego i pana profesora Maciejczyka, ale za chwilę do nas dołączą. To tylko tak woli wyjaśnienia, ale też właśnie na tej Radzie dyskutują, jaka jest sytuacja pacjentów onkologicznych i też ochrony zdrowia w obszarze onkologii. Szymon, dziękuję ci za ten wstęp. Proszę państwa, szczególnie bazując na statystykach, które przytoczyłeś, można odnieść wrażenie, że jest niebezpiecznie, wręcz niedobrze w kontekście pandemii. Tylko my tu nie spotykamy się po to, żeby odnosić wrażenie. My spotykamy się po to, żeby podzielić się z Państwem bardzo konkretnymi faktami. A te fakty znają nasi kolejni goście. I to będzie pierwsze pytanie do klinicystów. Właśnie o ocenę sytuacji w polskiej onkologii zgodnie z ich przekonaniem i wiedzą. I będę miał tutaj do Państwa propozycję, a właściwie prośbę przede wszystkim o to, żebyśmy sprawę potraktowali niczym swego czasu Winston Churchill, który powiedział, że chodzi o to, żeby temat wyczerpać, a nie widzów. Czas nie chce być z gumy, bądźmy dzisiaj zwięźli, choć i tak wiem, że będzie to mnóstwo informacji z twardy orzech do zgryzienia, żeby je wszystkie zwięźle przekazać, ale liczę na Państwa, szczególnie na pana profesora Rutkowskiego, od którego zacznę. Jeszcze raz poproszę o ocenę sytuacji w polskiej onkologii w kontekście COVID-u i tego, z czym teraz
przychodzi nam się mierzyć. Panie profesorze, jeszcze raz dzień dobry i witam online. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest ważna konferencja, chociaż szkoda, że dzisiaj jest tak dużo konferencji, a generalnie to nie widać czasem tej pracy u podstaw, którą cały czas wykonujemy, bo system ochrony zdrowia nie to, że upadł w Polsce. Na tle, myślę, innych, wszystkie pandemia poturbowała, myślę, wszystkie kraje, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia. I jak się słucha i ja rozmawiam z kolegami z ośrodków zagranicznych, to nie jest wcale tak różowo gdzie indziej, że u nas jest tak źle. Nie, no, my zrobiliśmy całkiem nieźle, obroniliśmy jednak leczenie większości chorych, ale zgadzam się, że część chorych po pierwsze nie dostało się na czas do lekarza, co wynika z wielu przyczyn, części obawy pacjentów, a części tego, że nie mieli gdzie się dostać, bo na przykład szpital w sąsiedztwie był zamieniony na szpital covidowy, o czym pan na przykład doktor Migaczewski bardzo dobrze wie, jak to wygląda w Krakowie. Druga sprawa to jest to, że szpitale onkologiczne cały czas działały i działały nieprzerwanie przez okres pandemii. To musimy też sobie zdawać z tego sprawę, ale rzeczywiście profilaktyka i wczesna diagnostyka upadła w wielu miejscach. Szczególnie myślę dotyczy to nowotworów układu pokarmowego i nowotworów płuca, bo tam ta diagnostyka zawsze jest bardziej skomplikowana. Wymaga badań endoskopowych, wymaga zajrzenia do człowieka, a nie zrobienia prostych badań. W związku z tym to jest następny jakby przyczynek. No i trzecia rzecz, mówimy dzisiaj o systemie. Generalnie gdybyśmy wcześniej wprowadzili czy rozszerzyli Krajową Sieć Onkologiczną, mam nadzieję, że dzisiaj chyba premier będzie o tym mówił, o ustawie o Krajowej Sieci Onkologicznej, to najważniejsze dla pacjenta jest to, żeby on się czuł zaopiekowany, w sposób skoordynowany była ta opieka, czyli wiedział na przykład gdzie może, jeżeli dany szpital nie działa, to gdzie się może zgłosić, albo jeżeli rzeczywiście ma odroczone leczenie w jednym, to gdzie można go szybko przesunąć na poziomie województwa. To jest bardzo, bardzo ważne działanie, którego po prostu nie mieliśmy na czas skoordynowanego. Za to, że między innymi dzięki apelom towarzystw naukowych, ale również towarzystw pacjenckich, nasi pacjenci chorzy na nowotwory będą włączeni do pierwszej grupy szczepień, to jest bardzo ważne, bo właściwie prawie nie ma przeciwwskazań do szczepień chorych na nowotwory, za to są absolutne wskazania do szczepień chorych na nowotwory, bo to jest grupa dodatkowo zagrożona dużo wyższą śmiertelnością w obliczu pandemii. W związku z tym to, co jest bardzo ważne, to jest to, że ja nie lubię nazwy, że to jest Światowy Dzień Walki z Rakiem, bo tak naprawdę to jest Światowy Dzień związany z onkologią i z nowotworami, które nie jest walką, tylko to jest przewlekła strategia, którą jako chorobę cywilizacyjną musimy podjąć. I podejmujemy. No w Polsce przez to, że stworzyliśmy narodową strategię, to nie znaczy, że ona się nie dzieje. Ona się dzieje cały czas. Mamy przygotowany raport otwarcia, który pokazuje, że do 2020 roku wzrastała jednak przeżywalność na nowotwory w Polsce. To nie jest tak, że my się cofaliśmy, jeżeli chodzi o rozwój cywilizacyjny. Nie. Tylko rzeczywiście organizacyjnie no, ten rok musi być rokiem, kiedy zmiany nastąpią i w formie właśnie Krajowej Sieci Onkologicznej, koordynacji opieki nad pacjentem, ale również dostępności do profilaktyki i informacji o tej profilaktyce. My chcemy zrobić wcześniej, niż było to przewidziane na przykład w Narodowej Strategii, przygotować Narodowy Portal Onkologiczny, tak żeby pacjent wiedział, gdzie ma się leczyć i gdzie ma się zgłosić, bo to jest bardzo ważne, że w Polsce często brakuje informacji dla pacjenta, żeby miał gdzie zajrzeć i szuka tych informacji w bardzo różnych źródłach. Jak wiemy, one nie zawsze są albo aktualne, albo precyzyjne. W związku z tym to jest to, co myślę na chwilę obecną jest najważniejsze, a telemedycyna oczywiście nie zastąpi onkologii, żebyśmy sobie z tego zdawali sprawę. Myślę, że to jest pewne nadużycie, które też poskutkowało. Z jednej strony telemedycyna ma swoje dobre cechy, bo my możemy część kontrolować chorych w trakcie leczenia, choćby za pomocą telemedycyny, ale nie możemy ich zdiagnozować za pomocą telemedycyny, żeby to było jasne. To jest pewne nadużycie na poziomie, myślę, podstawowej niestety opieki zdrowotnej, które nastąpiło. I podstawowa opieka zdrowotna bezwzględnie musi zaangażować się w profilaktykę i wczesną diagnostykę nowotworów w Polsce. Bez tego udziału to nie jest to, że my jako onkolodzy sobie poradzimy z liczbą nowotworów, która wzrasta bardzo dynamicznie, bo wiemy, że w ciągu 5 lat o 15% przyrośnie liczba zachorowań
w Polsce. Za to, tak jak powiedziałem, no, ja nie wiem jeszcze, jak będzie wyglądał rok 2020. Mogę tylko obiecać, że my przeprowadzamy w tej chwili i pracujemy nad analizą właśnie wpływu pandemii na onkologię, na danych rzeczywistych, a nie na danych wyobrażonych, bo pojawiają się różne raporty na podstawie danych, których nie ma, no więc w związku z tym musimy mieć twarde dane. Myślę, że one pokażą, jaka jest różnica rzeczywiście między ośrodkami onkologicznymi a innymi, ale to nie o to chodzi, to nie załatwia całej onkologii w Polsce. I dlatego usieciowanie jest takie ważne i koordynacja dla każdego pacjenta. Miałem nie mówić za dużo, bo żeby właśnie nie zamęczyć naszych partnerów po drugiej stronie ekranu. Dobrze, dziękuję. Ja też panu dziękuję, panie profesorze, i za subordynację również. Muszę też powiedzieć, że osobisty wątek znalazłem w pańskiej wypowiedzi, bo ja też uważam, że nie należy naciskać na walkę z rakiem, tylko na leczenie raka. Mówię osobisty, ponieważ mój własny ojciec od 4 lat boryka się z rakiem płuc i on twierdzi, ja właściwie powiem państwu, dostaje szału, gdy słyszy, że trzeba walczyć. On mówi, ja nie walczę, ja się leczę i tak do tego chcę podchodzić, bo ten zbędny, przesadzony heroizm w tym wszystkim w pewnym momencie zaczyna przeszkadzać. Wystarczy osobistych dygresji. Chciałem dodać, że ten heroizm w ogóle w Polsce dotyczy ochrony zdrowia. Bo jak słyszę, że ktoś się zaszczepił i uważa to za czyn heroiczny, to jest naprawdę bardzo niepokojące, bo generalnie szczepienie jest normalnym działaniem profilaktycznym, właśnie tak jak pójście na mamografię. A w Polsce to jest wyczyn, proszę państwa. To jest tak, jakbyśmy stoczyli bitwę pod Stalingradem. Nie, to jest normalne nasze działanie na zdrowie. Jak ktoś przyjmuje antybiotyk, to nie opowiada o tym wszędzie, ale jak ktoś się zaszczepił albo poszedł na mamografię, to naprawdę jest wydarzenie. Co robić w sytuacji, gdy ktoś taki tłumaczy na przykład, że szczepienia są rzeczywiście czynem heroicznym, bo przecież oni tam chip wszczepiają, co powszechnie wiadomo. Ostatnio powiedziałem komuś takiemu, kto mnie przed tym przestrzegał, żeby się nie martwił, bo 30 lat temu wszczepiali dyskietkę. Ale żarty na bok, proszę państwa, bo to przecież są poważne sprawy. Po profesorze Rutkowskim poproszę o wypowiedź profesor Milecki. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Proszę sobie wyobrazić sytuację, mamy w tej chwili pandemię. Natomiast gdyby nie było tej pandemii i jakby wyglądała sytuacja onkologii polskiej, zawsze się należy porównać do, no najczęściej no do sąsiadu się porównujemy, tak? No ona niestety wyglądałaby źle. To trzeba to myślę tak stwierdzić. Ja, oczywiście jest postęp, z roku na rok Polska robi postęp, niemniej no wokół kraje z nami graniczące, myślę tu głównie o zachodniej części, ten postęp również dokonują. To nie dzieje się tak, że tylko my robimy jakiś kroczek do przodu. Przepraszam bardzo. I teraz tak, jeśli popatrzymy, to bardzo tutaj słusznie zauważono we wstępie, niezwykle istotnym punktem jest słowo klucz, a właściwie dwa słowa klucze do poprawy wyników leczenia stanu naszej onkologii, słowo edukacja i słowo świadomość pacjenta. Tak. Ja myślę, że w tym zakresie no jest bardzo, bardzo wiele do zrobienia. Ja onkologią zajmuję się, leczeniem chorych onkologicznych od ponad 30 lat i mam pewne już jakieś wyrobione zdanie na ten temat i powiem, że właśnie te dwa słowa, czy te obszary działalności są mocno zaniedbane. My oczywiście takie kampanie jak ta i inne tutaj, które były pokazane, to są bardzo no, super, super inicjatywy. Niemniej my powinniśmy działać, bym powiedział, od podstaw. Od podstaw to znaczy szkoła podstawowa. Właściwie nawet nie wiem, czy już przedszkole nie powinno wprowadzać pewnej edukacji, oczywiście dobranej odpowiednio do odbiorcy. Szkoła podstawowa, szkoła średnia. Nawet jeśli założymy, że głównym pacjentem to jest pacjent tak zwany 50-40 plus, 50 plus i 60 plus, to miejmy tą świadomość, że dziecko czy młodzież, która zostanie wyedukowana już dzisiaj, przechodząc do domu, może mieć pewien pozytywny wpływ na swojego ojca, swoją matkę, swojego dziadka, babcię i tak dalej, wujka. Także to też ta wiedza niejako zasiana w szkole podstawowej, w szkole średniej może w jakiś sposób przełożyć się na to, że będziemy mieć więcej pacjentów właśnie chociażby w programach
tak zwanych screeningowych. To dzisiaj jest no piętą achillesową polskiej onkologii. Kolejna kwestia, która niestety z tym jest no, związana bardzo silnie, to jest kwestia ekonomii. Jeśli ja dzisiaj jadąc samochodem do pracy rano usłyszałem informację, że Polacy w 2020 roku na alkohol wydali około 4 miliardy złotych. Wzrost oczywiście w stosunku do 2019 roku. A proszę zestawić tą liczbę 4 miliardów z liczbą pieniędzy przeznaczonych na onkologię. 10 miliardów około. Czyli to jest 40% społeczeństwa wydaje no w sumie na powiedzmy no używkę, która w jakiś sposób ma też wpływ karcinogenny. Ale to zestawienie, prawda, tych dwóch liczb, to pokazuje, ile jest, mamy do zrobienia w tym zakresie, w zakresie ekonomii. W Polsce przeznacza się ponad 40 euro na osobę na leczenie onkologiczne, gdzie w Czechach jest to ponad 80 euro. Średnia europejska to jest ponad 150 euro. Czterokrotnie więcej. A trzeba mieć świadomość, że koszt tomografu komputerowego, koszt rezonansu magnetycznego, koszt aparatu do operacji czy sprzętu do operacji, do radioterapii i innych urządzeń i leków stosowanych w leczeniu onkologicznym jest praktycznie taki sam. To jest globalna cena. Te różnice między krajami mogą być powiedzmy rzędu 100%, kilkunastu, natomiast nie są to 2-3-krotnie. Natomiast tutaj mówimy o niedofinansowaniu 100, 200 czy 300%. Tak? Także to są olbrzymie różnice. Jeśli nie dorzucimy pieniędzy, mówiąc kolokwialnie, do leczenia onkologicznego, no to nie spodziewajmy się, że będziemy tu oczekiwać jakichś spektakularnych wyników. Te pieniądze nie tylko oczywiście mogły być użyte na bezpośrednio na leczenie, ale między innymi na edukację. Może, nie wiem, stworzyć mobilne zespoły edukacyjne, które powinny zaglądać do małych miasteczek bezpośrednio, tak jak to się robi w polityce. Jeśli ktoś prowadzi kampanię wyborczą, startując na prezydenta, do Sejmu, do Senatu, no to on się spotyka ze swoimi wyborcami. W dużej części też oczywiście na miejscu. Może my powinniśmy zorganizować takie właśnie kampanie mobilne, które powinny oczywiście na to trzeba przeznaczyć pieniądze, tak? To nie da się zrobić na zasadzie pojedziemy, tylko rzeczywiście to byłoby trzeba zorganizować i tą część edukacyjną, tą część świadomości znacząco poprawić. To jest oczywiście kwestia pacjenta, społeczeństwa, a druga strona to też lekarzy. My tu onkolodzy akurat mamy świadomość wagi leczenia, wagi profilaktyki, diagnostyki wczesnej i tak dalej. Ale nie zawsze tak jest, że po naszej stronie tej, nazwijmy to, opieki medycznej, wszyscy mają taką świadomość. Może też powinniśmy o to zadbać. To też, myślę, jest element, który u nas troszeczkę no, szwankuje. No i to, co powiedział pan profesor Rutkowski, no, organizacja całej opieki już, tej maszyny, która jeśli wejdzie pacjent, to ona powinna działać jak najlepiej. Pacjent powinien mieć źródła informacji, które no niestety u nas z tym też mamy duży problem, jak to przekazać, jak to zorganizować, więc jest szereg tutaj organizacyjnych problemów. Tym powinni się dają też oczywiście politycy wspólnie z medykami, bo sami politycy nie zawsze znają te różne problemy, jakie my napotykamy w pracy codziennej. Ale tak jak powiedziałem, tutaj podstawowym elementem jest lekarz, czy cały system opieki zdrowotnej i pacjent, czyli społeczeństwo. I tutaj na tej linii trzeba dorzucić, myślę, no niestety pieniędzy, bo bez tego to będzie bardzo trudno znacząco poprawić tą sytuację i mocno zaakcentować na element świadomości edukacji społeczeństwa, no i jednocześnie też nasz, jeśli tak mogę powiedzieć. Bardzo dziękuję. Ja też dziękuję. Tym samym wrócił pan do tego, od czego zaczęła się pańska wypowiedź, a ja w związku z tym mam taką słodko-gorzką, chociaż nie, tak naprawdę gorzką refleksję. Jeżeli 4 miliardy wydawane są na alkohol, to państwo, cała grupa, która tu dzisiaj z nami rozmawia, możecie być pewni, że nigdy nie będziecie bezrobotni. Kolejna sprawa. Było powiedziane dzisiaj z ust kilkorga z naszych ekspertów, Szymon też od tego zaczął, mówił o statystykach, o tym, że ludzie boją się COVID-u, że w związku z tym nie chodzą się badać, że spadła
spadła liczba badań, na przykład takich jak mammografia. I tu powstaje pytanie, ale czy na pewno chodzi tylko i wyłącznie o podejście typu boję się, że będę miała COVID, dlatego nie pójdę się badać. Być może z perspektywy pacjenta ta sprawa wygląda trochę inaczej. Dlatego chętnie bym porozmawiał teraz z panią Aleksandrą Wilk, która o tym wie dużo z racji choćby swojej funkcji, bo jest przecież założycielką grupy pacjentów na Facebooku. Ta grupa istnieje, rak płuca, to się leczy. Pani Olu, po pierwsze już teraz dzień dobry tak oficjalnie, bo czas na nas teraz. Chcę zapytać o jedną rzecz, o to jak wygląda perspektywa pacjenta, dostęp do diagnostyki, do leczenia, do rehabilitacji i jakie pacjenci w tej kwestii do pani zgłaszają problemy i z czym się borykają? Witam wszystkich serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Jestem bardzo zaszczycona będąc wśród tylu zacnych prelegentów. I zgodzę się z moimi przedmówcami, że rola diagnostyki jest niezwykle istotną kwestią, zwłaszcza w raku płuca, którym się zajmuję, ponieważ jest ona aktualnie utrudniona właśnie przez dostęp do lekarza POS, tak, czyli do lekarza rodzinnego. Teleporada nie jest w stanie zastąpić w raku płuca diagnostyki, a niestety wiemy, że wczesne objawy raka płuca, które są jakby bardzo podobne do infekcji dróg oddechowych, są leczone początkowo antybiotykami, nie ma wizyty bezpośredniej, gdzie można odsłuchać tego pacjenta, a kiedy już się okazuje, że jest to coś poważniejszego, to niestety jest też za późno. Tak? Bardzo, bardzo poważnym problemem jest właśnie to, o czym wspomniał też Szymon, na początku przekształcanie oddziałów pulmonologicznych w covidowe. Dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ pacjent, który jakby trafia już do tego lekarza POS z jakimiś silnymi objawami, dostaje skierowanie w pierwszej kolejności do pulmonologa, a ponieważ te oddziały są zamykane, ta diagnostyka w czasie się przedłuża, a wiemy, że rak płuca jest bardzo inwazyjnym, już bardzo, bardzo agresywnym nowotworem i tutaj pacjent nie ma zbyt wiele czasu. Dlatego ten czas jest bezcenny i ta diagnostyka jest tutaj bardzo, bardzo utrudniona, a od tego zależy leczenie. Bez rozpoznania, które mamy na oddziałach pulmonologicznych, nie może pacjent rozpocząć leczenia. Dlatego też tutaj jest tak bardzo ważna rola, w której liczy się ten czas i widzimy to po pacjentach, że nawet jeżeli nie ma oddziałów pulmonologicznych, tak, bo są zamienione w covidowe, pacjent dostaje skierowanie do poradni onkologicznej, ale ten czas oczekiwania na termin to jest w okolicach miesiąca. Załóżmy, że pacjent ma tylko jednego guza, tak, jest możliwość leczenia radykalnego, możliwość operacji, ale zanim on się dostanie do tego onkologa czy też torakochirurga, no to może się okazać, że już niestety tej operacji nie będzie mógł mieć, ponieważ nastąpi progresja choroby i po prostu nie będzie możliwości leczenia radykalnego, tylko leczenie paliatywne. Dlatego tak bardzo naciskamy na to, żeby jednak przywrócić te oddziały pulmonologiczne dla pacjentów, bo to jest podstawa do diagnostyki tego pacjenta w raku płuca i możliwości jak najszybszego rozpoczęcia przez niego leczenia. Jeżeli chodzi o oddziały szpitalne onkologii, to tutaj też jest problem. Raz, że z terminami to nam pacjenci zgłaszają, ale ponadto też one są zamykane no ze względu na to, że albo pacjenci, albo personel jest zarażony koronawirusem i to też powoduje pewne opóźnienia w leczeniu tych pacjentów bądź szukania miejsca w innych ośrodkach. Ale to też jakby ta sytuacja jest wiadomo, jaka jest w całym kraju ze względu na pandemię. Jeżeli chodzi o rehabilitację, to tutaj no, po prostu przesunięcia terminów, tak? To są przesunięcia terminów w czasie. Zresztą też pacjenci, jeśli chodzi o kontrole onkologiczne, zgłaszają nam ogromne problemy. Mają na przykład, nie wiem, mieli kontrolę w grudniu czy w listopadzie, a nagle są przesunięci na luty albo marzec. To też jest ogromny problem, jeżeli chodzi o pacjenta onkologicznego, ponieważ nie ma jakby na bieżąco kontroli jego leczenia w takim momencie. I w przypadku pacjentów przede wszystkim też, tak jak tutaj pan przedmówca wspomniał, pan profesor, edukacja przede wszystkim i diagnostyka, tutaj też jakby zabieramy się za to, chcemy pomóc tym pacjentom, o tym będzie w kolejnej części tego panelu. Ale tak jak mówię, najważniejszą kwestią tutaj trzeba podkreślić, żeby pacjent miał dostęp do tej diagnostyki w raku płuca, bo bez tego nie może zacząć leczenia,
a pacjenci umierają, tych pacjentów jest coraz więcej, tak? To jest nawet w okolicach 80 osób dziennie umiera na raka płuca, więc można sobie przeliczyć, jakie to są ilości osób w przeciągu miesiąca czy też roku. Jest to zatrważające i ta pandemia niestety nam nie ułatwia. Ta diagnostyka do tej pory też nie była jakaś najłatwiejsza, nie była najlepsza, że tak powiem. Tutaj też jest dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o proces tutaj badań molekularnych czy zlecania kwalifikacji do programów lekowych. Tutaj też nad tym pracujemy i mamy nadzieję, że to będzie przyspieszone, powstaną, mam nadzieję, według zapewnień pod koniec roku czy w drugiej połowie tego roku tak zwane Lancaster Unity, na które bardzo pacjenci leczą, będą to ośrodki, w których będzie można wykonać po prostu pełną diagnostykę, kwalifikację leczenia i tutaj pacjent będzie zaopiekowany, mam nadzieję, od A do Z i nie będzie musiał jeździć po całej Polsce po różnych specjalistach, że tutaj robi diagnostykę, a w innym mieście się leczy, a jeszcze w innym ma radioterapię. Także bardzo liczymy na to. Jest wiele do zrobienia, dużo wyzwań przed nami i mam nadzieję, że wspólnymi siłami jakoś sobie z tym poradzimy, ale trzeba o tym głośno mówić, tak? Bo tutaj no nie ma co ukrywać. Wszyscy wiedzą, jak sytuacja wygląda i mamy też nadzieję na lepszy dostęp do lekarza rodzinnego, bo te teleporady naprawdę nie są w stanie zastąpić osłuchania pacjenta czy też wydania skierowania na badania obrazowe, które są niezbędne, żeby tego pacjenta diagnozować i najszybciej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ponieważ rozmawiałem w dobie pandemii, to ja znowu też wracam do pomysłu, który już padł wcześniej, wręcz potrzeby, żeby pacjenci onkologiczni byli szczepieni jako jedna z tych grup, które do szczepionki powinna mieć jak najszybszy dostęp. My rozmawialiśmy teraz przed chwilą na temat strat w onkologii, które odbijają się przede wszystkim na pacjentach. Wiadomo natomiast, że straty ponosi także państwo, gospodarka, budżet państwa. Jakie są globalne konsekwencje pandemii? To jest pytanie, które chciałbym zadać doktorowi Gryglewiczowi. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za pytanie, ale pytanie jest niesłychanie trudne. Nikt nie wie, jakie będą globalne skutki pandemii. Mało tego, proszę zwrócić uwagę, że praktycznie o ekonomii się przestało mówić. Te skutki są związane nie tylko z samą chorobą, ale oczywiście z zatrzymaniem gospodarki. Tutaj wydaje się, że te konsekwencje będą daleko głębsze. Nasz system ochrony zdrowia opiera się na składkach, na ubezpieczenie zdrowotne, więc kryzys w systemie, kryzys ekonomiczny, który niewątpliwie nas dotknie, może odbić się na tym, że składki na ubezpieczenie zdrowotne, które odprowadzają pracodawcy, będą zdecydowanie niższe. Czyli budżet NFZ-u też będzie niższy. Ten aspekt niestety nie jest podnoszony w tej chwili. Natomiast te konsekwencje są dosyć istotne. Z drugiej strony mamy gigantyczny strumień pieniędzy przeznaczony na zwalczanie COVID-u, który oczywiście wydawany jest w sposób, powiedzmy sobie, no bardzo, bardzo intensywnie, szybko i skutków tych wydatków nie znamy. Czy to dotyczy zakupu sprzętu medycznego, czy finansowania szpitali jednoimiennych, czy wielu dodatków, więc na to będzie jeszcze dużo czasu, żeby to podsumować. Ja jestem przekonany, że kwoty będą niewyobrażalne. To, co jest oczywiście istotne, to nadanie priorytetowi pacjentom z COVID-em. Oczywiście odbyło się to kosztem dwóch kluczowych obszarów terapeutycznych, jakim jest onkologia i kardiologia. Cały czas mówimy o liczbie zgonów pacjentów na COVID. Nie pokazujemy tej liczby zgonów w stosunku do liczby zgonów pacjentów na choroby na przykład onkologiczne i kardiologiczne, podczas gdy już mamy świadomość, że liczba zgonów w Polsce drastycznie w 2020 roku wzrosła i właśnie te choroby onkologiczne i kardiologiczne są główną przyczyną zgonów i to jest ten przekaz, który warto by jeszcze dalej utrzymać, bo właśnie ta świadomość pacjentów, którzy w tej chwili obawiają się praktycznie w większości tylko tej jednostki chorobowej, powoduje to, że ich aktywność jak gdyby w leczeniu innych chorób zdecydowanie spadła. Ale to, co jest ważne, to przede wszystkim musimy mieć świadomość, że walka, znowu to słowo walka, ale takie słowo zostało narzucone jak gdyby na całym świecie, jeśli chodzi o zwalczanie pandemii. To, o czym powiedział profesor Rutkowski, dotyczy wszystkich państw. We wrześniu odbył się Kongres Europejski w Lugano Onkologiczny, na którym podano dane, oczywiście wstępne, ankietowe, gdzie liczba zabiegów operacyjnych z powodu chorób onkologicznych spadła o 45%, liczba chemioterapii o 25%,
najmniej radioterapia, ponad 13%. Oczywiście te dane są szacunkowe, ja jestem przekonany, że one oczywiście będą weryfikowane. Dane z NFZ-u, które są w tej chwili też częściowo publikowane, profesor Rutkowski mówi, że państwo pracujecie nad tymi danymi, jeśli chodzi o onkologię. One dotyczą kryzysu we wszystkich dziedzinach, chyba najbardziej w POZ-cie, bo to, o czym mówi Rzecznik Praw Obywatelskich, to nawet uzyskanie tej teleporady jest niemożliwe, bo do lekarza rodzinnego się praktycznie nie można dodzwonić. Rzecznik Praw Pacjentów pokazuje takie dane, gdzie praktycznie te przychodnie nie funkcjonują, co jest dosyć istotnym aspektem, jeśli chodzi właśnie o tym, o czym mówimy, czyli wczesne wykrywanie. Ogromny problem jest, jeśli chodzi o ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Tutaj mówimy o drastycznym spadku badań kolonoskopowych, gastroskopowych, czy jeśli chodzi o raka płuca również, ale również pomówmy o urologach. Tutaj teleporady nie da się wykonać w sposób skuteczny i diagnostyczny, więc mamy też będziemy mieć ogromne problemy, jeśli chodzi o nowotwory układu moczowo-płciowego. Więc skutki tej pandemii i oczywiście te aspekty również będą się przekładać na kwestie ekonomiczne. Musimy mieć świadomość, że późne wykrycie nowotworów, a z takim zjawiskiem będziemy mieć w 2021 roku na pewno do czynienia, bo liczba wydanych kart DILO w tym 2020 roku spadła no chyba drastycznie, pan profesor Rutkowski może poda, ale chyba chodzi o 30%. To znaczy, że w sposób istotny późno już rozpoznajemy tych pacjentów, którzy i tak będą prawdopodobnie rozpoznani w 2021 roku, tylko w zaawansowanym stadium nowotworów. To będzie wymagało drastycznych kosztów, ponieważ to będą pacjenci, gdzie będzie trzeba stosować praktycznie już zaawansowane techniki leczenia ze względu na poziom zaawansowany nowotworów. Więc wydaje się, że warto by zacząć tą rozmowę na temat przesunięcia akcentów. Niewątpliwie onkologia i kardiologia, jak i główni niezabójcy zostali zepchnięci przez COVID. Wydaje mi się, że mieliśmy trochę szczęścia w tej pandemii, bo okazało się, że centra onkologii zdały egzamin, bo w innych państwach takich centrów nie ma. Więc tam to ograniczenie było, jeśli chodzi o leczenie szpitalne, większe. Tutaj ta autonomia centrów onkologii została zachowana i skierowanie na leczenie. To, o czym było mówione, oddziały pulmonologiczne, które w dużym stopniu zajmują się leczeniem pacjentów z chorobami, nowotworem płuca, zostały przeznaczone na oddziały covidowe, co dla tych pacjentów jest pewną katastrofą, ale weźmy przykład, klasycznego przykładu, czyli Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie na przykład zamknięto wiele oddziałów specjalistycznych, na przykład jedną z lepszych klinik urologicznych, gdzie ci pacjenci praktycznie nie mają dostępu do również bardzo istotnych z punktu widzenia epidemiologicznego nowotworów. Co może być pewnym plusem, pewną nadzieją? Przede wszystkim na poziomie unijnym będą wdrożone krajowe plany odbudowy. I szkoda, że nie ma pana ministra Gadomskiego, ale w tych krajowych planach odbudowych onkologia będzie traktowana priorytetowo, również badania profilaktyczne. Bardzo jest ważne, że Polska otrzyma szacunkowo ponad 23 miliardy euro. To są gigantyczne pieniądze na krajowe plany odbudowy i dosyć istotny element jest to, żeby te pieniądze były racjonalnie wydatkowane. Mówimy o bezzwrotnych pożyczkach, czyli taki zastrzyk finansowy. Powinien w tym momencie te wszystkie problemy, znaczy nie wszystkie, bo wszystkich problemów się już niestety nie da rozwiązać, ale przynajmniej ratować tą sytuację w tych obszarach, gdzie te efekty pewnych szybkich działań mogą nastąpić. Niestety nie widzimy takich istotnych elementów. Może dzisiejsza ta konferencja, o której Szymon mówił, debata może pokaże jakieś światło w tunelu, jakie działania należałoby podjąć, ale niewątpliwie to, o czym było mówione, czyli dotarcie do pacjentów, wydaje mi się najbardziej kluczowym elementem i uświadomienie, że choroby nowotworowe są oprócz chorobów kardiologicznych najważniejszym problemem zdrowotnym wszystkich Polaków. Więc należy zaakcentować. Dobrze, że dzisiaj ta konferencja jest, bo naprawdę bardzo wielu pacjentów, co gorsza, bardzo wielu lekarzy zapomniało, że istnieją również inne choroby i koncentrują się przede wszystkim na kwestiach związanych z epidemią.
Kiedy pan o tym mówi, przypomina mi się na przykład taki obrazek stoku narciarskiego. Państwo widzieli nie jeden stok, pełen ludzi, bez dystansu. COVID w pewnym momencie w marcu zdominował nas wszystkich na tyle, że nie wiedzieliśmy, jak się w ogóle za to zabrać. Lockdown, ludzie wystraszeni. Owe stoki to tylko jeden z wielu przykładów tego, żeśmy się z COVID-em nauczyli żyć. W związku z tym dobrze by było, abstrahując już od szczepień, podkreślam dzisiaj wielokrotnie, przypomnieć sobie, tak jak pan doktor powiedział o tym, że istnieją też inne choroby i trzeba rzeczywiście brać byka za rogi, bo 2021 może być fatalny w skutkach. Marek, Szymon, będę was prosił za chwilę o to, żebyście podsumowali tę część tego spotkania. Tak, znaczy myślę, że jeszcze wątków byłoby dużo, ale to, do czego bym się tu chciał odnieść, to do wypowiedzi pana doktora Jerzego Gryglewicza. Oczywiście. A propos tego akcentu, to znaczy faktycznie ten akcent, jak to słyszałem jakiś czas temu, covidocentryzm teraz rządzi, a jednak powinien pacjentocentryzm, a pacjenci chorują na inne choroby, jak wiemy, niż COVID również, co będzie tą dużą falą niestety, która do nas przyjdzie. I takie też mam pytanie do naszych ekspertów. Jak państwo myślą, co tak naprawdę dziennikarze, którzy nas oglądają przede wszystkim, mogą zrobić, aby faktycznie ten apel gdzieś został usłyszany, żeby nie zajmować się tylko i wyłącznie COVID-em, bo nawet przed dzisiejszą konferencją również słyszałem od znajomych dziennikarzy, że no, nie mówicie o szczepieniach, to wiecie, że to nie jest takie bardzo atrakcyjne. A wydaje mi się, i to potwierdzają nasi eksperci dzisiejsi, że nic bardziej, można powiedzieć medialnie, brutalnie, seksownego dla mediów niż onkologia w tym momencie, która jest w stanie, jakim jest, no to jest chyba hit, prawda? Taki temat dla mnie, dla mediów. Jakbym prosił o jakieś słowo komentarza może naszych ekspertów jeszcze. Jak można, czy to jest ważne, czy nie ważne? Można? Oczywiście. To jest bardzo ważne, bo przecież tak, dzisiaj też jest zaprezentowany European Cancer Beating Plan. Czyli Unia Europejska też zrozumiała, że to jest najpoważniejsze wyzwanie zdrowotne oprócz pandemii w tej chwili, jeżeli chodzi o to, co nam zagraża jako społeczeństwu po prostu. Czyli rzeczywiście właściwa opieka onkologiczna, ona podnosi bardzo dużo aspektów, które my tu poruszaliśmy, które poruszamy w strategii onkologicznej i tak dalej. Ale druga sprawa to jest to, że dr Gryglewicz mówił, że te daleko głębsze konsekwencje COVID-u oczywiście, że będą, bo w onkologii myślę, że tak, że duża część niestety tych nadmiarowych zgonów, osób, które straciliśmy w ubiegłym roku, to są chorzy na nowotwory, ale w tym roku to będzie ta druga fala albo trzecia fala opóźniona, bo po prostu bo na nowotwory nie umiera się od razu. Tylko im bardziej zaawansowany tym nowotwór, to niestety jest większa szansa na umrzeć z tego powodu. I to jest absolutny przekaz. To nie chodzi o to, żebyśmy my się straszyli, tylko żebyśmy my zracjonalizowali swoje życie i postępowanie w tej chwili, bo nie możemy rezygnować z normalnej opieki zdrowotnej. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, no trzeba zrozumieć, myślę, że ta pandemia, zainteresowanie zdrowiem pobudziła Polaków. I nasi rodacy są bardziej zainteresowani, ale też może rozumieją, że nie możemy dalej tak zostawić systemu opieki zdrowotnej, że nie możemy przekładać tych pieniędzy na całkiem inne cele, bo nie osiągniemy żadnych celów ekonomicznych bez zdrowego systemu ochrony zdrowia. To jest jedna z podstaw sukcesu państw, sukcesu społeczeństw. A onkologia niestety stanowi oprócz kardiologii, tak jak słusznie było powiedziane, jedno z podstawowych ramion w tej chwili. W związku z tym to jest bardzo ważne. No, druga przyczyna zgonu to są w Polsce choroby nowotworowe, a pewnie za chwilę będzie pierwsza. I to jest to, z czym musimy się mierzyć. W związku z tym to przesłanie raczej dotyczy tego, że ja bym wyciągał korzystne wnioski z pandemii, bo może przewartościowujemy się jednak w kierunku tym, że ludzie zaczynają rozumieć, że musimy troszkę więcej zainwestować w opiekę zdrowotną, bo sami sobie tak tego nie zrobimy, tym co mamy. Dziękuję. Proszę państwa, to jest otwarte forum dla naszych ekspertów. Kto chciałby jeszcze podsumować i odpowiedzieć na pytanie zadane przez Marka? Panie profesorze, tak po sąsiedzku na ekranie. Jeśli można, w pełni się zgadzam z moimi poprzednikami. I rzeczywiście jest sytuacja w tej chwili taka, że w mediach wszędzie widzimy jedno hasło COVID
i chociażby nawet praktycznie jak włączymy telewizor, to widzimy na pasku, że dzisiaj, prawda, czy wczoraj zmarło około 400 chorych z powodu COVID. Natomiast nie widzimy paska, może to nie to, że on powinien być, ale ilu umiera dziennie chorych z powodu nowotworów złośliwych. To jest około 300, gdy nie było pandemii, a w tej chwili zakładając, że pandemia ograniczyła w taki czy inny sposób dostęp pacjenta do leczenia i tak dalej, to ta liczba prawdopodobnie myślę, że jest większa aniżeli z tytułu zgonów z COVID. Więc tutaj myślę, że tego faktu gdzieś nam to uciekło, tak, te dane, ale co ja bym właśnie apelował o to, żeby właśnie hasło onkologia mocno zabrzmiało w mediach, dlatego że rzeczywiście codziennie, jak otworzymy jakąkolwiek stronę nośnika, czy to internetowego, czy telewizyjnego, to właściwie jest tylko ograniczenie tej informacji płynącej ze świata medycyny do sytuacji pandemicznej. Natomiast nie jest pokazywana sytuacja i zagrożenia płynące z, no, w pewien sposób zapomnienia o sytuacji chociażby tej onkologii, która jest jednym z głównych przyczyn, czy się nowotwory, jedną z głównych przyczyn zgonów naszego społeczeństwa. Więc tutaj myślę, że do dziennikarzy, do mediów apel, żeby właśnie pokazywać sytuację onkologii i apelować do pacjentów o to, żeby się nie bali przychodzić, a lekarze, żeby szerzej otwierali drzwi. I to, co też chciałem podkreślić, bo akurat ja jestem pracownikiem Centrum Onkologii, że rzeczywiście centra onkologii w tym całym, no, tej trudnej sytuacji mocno czy bardzo otworzyły drzwi. I akurat no, my jesteśmy otwarci na pacjentów i tutaj nie widzę większych problemów. Oczywiście są większe rygory związane, wiadomo, z wejściem pacjenta, z wejściem rodzin i tak dalej. To jest oczywiste. Natomiast sama dostępność pacjenta do leczenia w niewielkim stopniu, przynajmniej ja mogę powiedzieć po swoim ośrodku, uległa ograniczeniu, a właściwie nie uległa ograniczeniu, mogę tak to nawet powiedzieć. Poza tymi pierwszymi tygodniami, kiedy rzeczywiście byliśmy w pewnym szoku, mówię o okresie marca, kwietnia 2020 roku. Natomiast są niestety zamknięte drzwi w wielu poradniach opieki podstawowej i w wielu poradniach specjalistycznych. To jest jedna kwestia, a druga kwestia, pacjenci i rodziny boją się przychodzić. Ja ostatnio rozmawiałem z kolegami, specjalistami, między innymi tu hasło urologii zostało wywołane i rzeczywiście oni mi mówią coś takiego, że słuchaj, bardzo niewielu pacjentów, mówimy o publicznych jednostkach, gdzie zawsze były tłumy, gdzie oni przyjmowali bardzo dużo pacjentów, no po prostu mówi jedna trzecia, koledzy mówią, jedna trzecia, jedna druga pacjentów się zgłasza, a jeśli ci pacjenci nie zgłoszą się do lekarza, tej opieki podstawowej, do specjalisty, no to oni później nie będą mieć diagnozowanego nowotworu. Dlaczego też tak się dzieje? No bo ktoś, kto ma pewne objawy, które mogą już sugerować nowotwór, ale mówi, odłóżmy to, jak się ta pandemia skończy, to wtedy pójdę do lekarza. Za pół roku, no może za rok i tak dalej. Niestety pewne nowotwory w tym okresie, właściwie wszystkie, no mogą doprowadzić do sytuacji, kiedy nie będzie możliwości leczenia albo będzie bardzo, no te wyniki będą bardzo słabe i koszty tego leczenia będą niebotyczne. Dziękuję. Pani Aleksandro, to Pani pytanie, bo czy przekaz kierowany do pacjentów od dziennikarzy na podstawie informacji przekazywanych przez onkologów, który brzmiałby, nie bójcie się, dbajcie o profilaktykę, badajcie się, idźcie się sprawdzić, to jest ten przekaz, którego oni oczekują, pacjenci, ci, z którymi Pani ma tak bliski kontakt, choćby na swojej grupie? A jeśli nie, to jak powinien ten przekaz od dziennikarzy brzmieć? Chyba czytałam w myślach Pani Tomku, bo właśnie miałam się włączyć do dyskusji, do podsumowania. Media i dziennikarze, którzy nas słuchają, wydaje się, że jakby problem nie dotyczy ich, tak? Dotyczy tego, o czym mówimy na niejednej konferencji, ale tak naprawdę to może się zadziać w każdym momencie. W każdej chwili u Państwa, również w rodzinie, może się okazać, że to nie jest zapalenie płuc, tylko to jest rak płuca. I wtedy jest konsternacja i wtedy jakby ten, stajecie się Państwo pacjentami, czy ktoś z Państwa najbliższych staje się pacjentem i dopiero wtedy widać to zderzenie z aktualną rzeczywistością. Ono nie było, tak jak mówię, najłatwiejsze, jeżeli chodzi o pacjentów z rakiem płuca przed pandemią,
ale w okresie pandemii jest ono naprawdę bardzo utrudnione i ci ludzie są zrozpaczeni. Oni są po prostu zrozpaczeni, oni szukają pomocy, gdzie tylko się da, szukają wszystkich możliwości. Tak jak było wspominane, ciężko się dodzwonić do lekarza pierwszego kontaktu, a już nawet jeżeli się dodzwonimy, to niestety nie jest to zaproszenie na wizytę, na osłuchanie, na skierowanie na badanie obrazowe, tylko zazwyczaj przepisanie antybiotyku, później następnego, a jak już są jakieś jeszcze, jest pogorszenie stanu zdrowia, to wtedy pacjent dopiero jest skierowany na dalszą ścieżkę diagnostyczną. Także tutaj apelacja o jakby ułatwienie tego kontaktu pacjent-lekarz rodzinny. No i jeżeli chodzi o właśnie te poradnie specjalistyczne, o których też panowie profesorowie wcześniej wspominali, taki pacjent musi mieć dostęp do tej poradni, zwłaszcza do poradni pulmonologicznych, gdzie będzie diagnozowany, gdzie ta diagnostyka następuje wtedy dosyć szybko. Chociaż też z tym różnie bywa, bo to wszystko zależy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o dane miejsce. Czasami badania molekularne, kiedy już pacjent ma pobrany materiał, trwają też nawet do miesiąca, a mamy przypadki, gdzie nawet do 3 miesięcy. I to też jest taka bolączka systemu, gdzie ta diagnostyka molekularna pacjentów bardzo, bardzo kuleje i tutaj też jest ukłon do Ministerstwa Zdrowia, do NFZ-u o refundację też pewnych badań molekularnych ciągłości, bo na razie to wygląda tak, że pacjent ma wykonywane badanie sekwencyjnie, czyli jedno po drugim, a nam zależy na tym, żeby one były wykonywane jednocześnie, żeby tą diagnostykę jeszcze bardziej przyspieszyć, bo naprawdę ludzie umierają na raka płuca i to jest choroba bardzo szybko postępująca. Tutaj nie ma czasu. Ten pacjent musi być leczony, on nie może czekać miesiąc na wizytę u onkologa, on nie może się dostać do poradni pulmonologicznej. Tam niestety nie może być, więc jakby tutaj państwo być może, mam nadzieję, że nie będą musieli mieć styczności z tą chorobą, ale proszę mi uwierzyć, że jest to bardzo ważna kwestia i ci pacjenci właśnie chcą. To nie, u nas pacjenci są na tyle edukowani i zaczynamy dbać o tą edukację, świadomość tego pacjenta, że właśnie wręcz przeciwnie, oni chcą iść do lekarzy, oni chcą się leczyć, oni chcą być diagnozowani, tylko niestety to trwa tak długo, że są zrozpaczeni i niestety mamy przypadki, kiedy ci pacjenci albo nie doczekają w ogóle diagnostyki, albo rozpoznania, albo leczenia i umierają. I to jest po prostu przerażające. Dlatego tutaj też wielki apel, żeby jednak głośno o tym mówić, ponieważ pacjenci tego potrzebują. Nie wiem jak w przypadku innych nowotworów, ale u nas pacjenci naprawdę tego wszystkiego chcą, tyle tylko, że mają do tego ogromnie utrudniony dostęp i niestety jest to bardzo rozliczone w czasie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Doktor Gryglewicz jeszcze i później Szymon, bardzo proszę o 2 zdania z pańskiej strony. Ja może tylko w kontekście covidocentryzmu podam pewne dane. 80% zakażonych choruje bezobjawowo na COVID. W przypadku nowotworu każdy pacjent nieleczony będzie miał objawy. I te objawy oczywiście bardzo poważne, prowadzące oczywiście do zgonu. Więc te dane jednoznacznie wskazują, w jaki sposób należy podchodzić i tutaj brak leczenia jest zawsze kończy się mniej więcej tak samo. Szymonie, bardzo proszę. Ja tylko podam, może zacznę od tego, że podam statystyki dotyczące karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o którym mówił dr Gryglewicz. Drastyczny spadek, który świadczy o tym, że nie ma czujności onkologicznej, bo nie ma pacjenta u lekarza, można powiedzieć. W 2017 roku wystawiono 590 ponad kart diagnostyki i leczenia onkologicznego. Jest to oficjalne informacje ze strony ministerstwa. W roku 2018 aż 838 tysięcy. Do września ubiegłego roku 16 300. To chyba o czymś świadczy. Ilu pacjentów nie zostało skierowane na dalszą ścieżkę? Ja nie mówię, że to są wykryte nowotwory. Ja mówię o wstawieniu karty diagnostyki i leczenia z podejrzeniem choroby nowotworowej. 16 300 do września 2020 roku, od 1 stycznia do września 2020 roku. To pokazuje, z jaką skalą, z jakim problemem się mierzymy i za chwilę będziemy się mierzyć. W dalszym ciągu ponad 50% pacjentów jest wykrywanych w stadium T3, T4, czyli zaawansowanym i bardzo zaawansowanym, w przypadku wielu nowotworów prawie że paliatywnym, można powiedzieć, skierowanym na to leczenie.
Problem nie dotyczy tylko mammografii czy profilaktyki wtórnej, mammografii, cytologii, ale również kolonoskopii. Rak jelita grubego również jest bardzo zaniedbanym nowotworem, nie tylko układ moczowo-płciowy, ale też rak jelita grubego. Diagnostyka molekularna i w przypadku raka płuca, ale też w przypadku raka na przykład jelita grubego, gdzie albo ta diagnostyka jest wydłużona, albo po prostu nie ma do niej dostępu. To pan profesor Rutkowski może potwierdzić. Również problemem są oczywiście czerniaki, raki skóry, różnego rodzaju typów oczywiście, bo mamy ich coraz więcej. Mamy, bo 2020 rok, trzeba powiedzieć, był bardzo przełomowy, można powiedzieć, przepraszam, 2019 i 2020 rok był przełomowy pod kątem chociażby ilości cząsteczek nowoczesnych, cząsteczek uzupełnionych, cząsteczek w programach lekowych, czyli krótko mówiąc leków, które dostały się na listę leków refundowanych i tym samym pacjenci zaczęli mieć do niego dostęp, ale przerwał się pewien łańcuch, którym można powiedzieć łańcuch dojścia do tego lekarza i dojścia do tego leczenia, co będzie pewnie skutkowało za chwilę no tymi problemami, o którym prelegenci tutaj mówili. Niestety jeszcze to spotkanie z panem premierem Mateuszem Morawieckim trwa Rady Onkologii, więc nie ma z nami dzisiaj w tej chwili pana ministra Sławomira Gadomskiego, który... Dzień dobry, dołączył. Prawda, jest pan, już dołączył. Tak, już jest. To ja już się kończę i się nie odzywam. Okej, okay, panie ministrze, dobrze, że pan przyszedł na sam koniec pierwszej części. To heroiczny wyczyn, bo dzięki temu będziemy mogli jeszcze pana poprosić o odniesienie się do tego, o czym rozmawialiśmy. Bo kończymy właśnie tę część próbą znalezienia takiego najwłaściwszego sposobu informowania opinii publicznej o tym, żeby jednak mimo COVID-u, mimo wszystkich problemów, które COVID generuje, na różnych płaszczyznach badać się, poddawać profilaktyce onkologicznej. I pańska opinia też by nas bardzo interesowała. Jak z pana perspektywy, jak pańskim zdaniem taki przekaz powinien brzmieć? Dziękuję bardzo. Faktycznie wywołany do tablicy i trochę nie w temacie, mimo że od ponad godziny w onkologii, bo rzeczywiście spotkanie pana premiera z Krajową Radą do Spraw Onkologii. I no właśnie tym to było podyktowane. Panie ministrze, ja przepraszam, że wpadam w słowo, ale wydaje mi się, że chyba jesteśmy już prawie, jesteśmy chyba w komplecie. Czy ja dobrze widzę, profesor Rutkowski jest z nami? Maciejczyk. Nie, profesor Maciejczyk, przepraszam. Tak. Okej, okay, to czekamy jeszcze na 100% komplet. Teraz mamy tak prawie. Już jest. Dzień dobry. Możemy za chwilę kontynuować w drugiej części, ale... Panie ministrze, no savoir vivre wymaga, żebym przywitał wszystkich. Oddaję panu głos. Cały online należy do pana. Dziękuję serdecznie. Faktycznie spotkanie zakończyło się. Teraz konferencja pana premiera i myślę, że bardzo dobre wiadomości dla onkologii, dla pacjentów, bo pan premier ogłosi dzisiaj szczegóły tego, do czego przymierzaliśmy się w pilotażu, czyli do uruchomienia Krajowej Sieci Onkologicznej, do wyniesienia jakby jakości, oceny jakości i rzeczywiście aspektów mających znaczenie propacjenckich, pewnej opieki, zaopiekowania się, ustawienia tego pacjenta w systemie onkologicznym, żeby nie był skazany jakby na właśnie to, o czym pan redaktor mówi, poszukiwanie informacji samodzielnie. Chcemy, żeby ta opieka rzeczywiście była koordynowana, żeby koordynatorzy opieki onkologicznej byli nie wirtualni, tylko faktyczni, dedykowani do określonych grup pacjentów i rzeczywiście chcemy istotnie zbliżyć się do pacjenta onkologicznego tymi rozwiązaniami systemowymi, ale to, co powiedziałem, głównym fundamentem tych zmian to zmiany projakościowe, to zmiany, w których rzeczywiście chcemy dokonać pomiaru tej jakości, chcemy wprowadzić do sieci tylko ośrodki, które spełniają najwyższe standardy jakościowe i chcemy, co więcej, poddawać te ośrodki pewnej pozytywnej presji. Presji tego, że co 12 czy 24 miesiące będzie dokonywana pewna ewaluacja tych wskaźników jakościowych i no niestety ośrodki, które nie będą spełniały tego minimalnego, wymaganego przez nas poziomu, czyli nie będą zapewniały dobrych usług pacjentom, muszą się liczyć z tym, że w pierwszej kolejności będą przymuszone systemowo do przygotowania pewnego planu naprawczego, a w drugiej kolejności niestety brutalnej być może dla niektórych ośrodków przestaną móc realizować świadczenia finansowane ze środków publicznych. To rozwiązanie w Polsce do tej pory nie spotykane w żadnej innej grupie chorobowej. Onkologia przeciera szlaki w pewnym sensie,
No i wprowadza to, na czym chyba ekspertom ochrony zdrowia zależy od wielu lat bardzo. Finansujemy tylko dobrą jakość. To bardzo duża zmiana. A odnosząc się do krótkiego pytania wstępnego, jak informować pacjentów, jak zadbać o to, żeby dzisiaj mimo tego okresu pandemii, czy mam nadzieję już niedługo postpandemicznego, zgłaszali się do lekarzy, wykazywali tą czujność onkologiczną. To zadanie nas wszystkich, to zadanie w pewnym sensie i oczywiście sfery rządowej, tutaj na przykład realizujemy, czy nawet mocno aktywizujemy się w kampaniach społecznych, w kampanii Planuje Długie Życie, w spotach, które wyprodukowaliśmy w pewnym sensie specjalnie na potrzeby pandemii i właśnie na to wskazywaliśmy, o czym mówił pan redaktor, ale to też rola ośrodków najwyżej referencyjnych w województwie, jednostek samorządu terytorialnego, lekarza POZ-u, ogromne tutaj pokłady zadań i odpowiedzialności po stronie lekarza POZ-u i wydaje mi się, że jeżeli wszyscy złączymy te siły, a złączamy, bo ten okres pandemii pokazał, że rzeczywiście wszyscy włączyli się w takie budowanie tej czujności onkologicznej, no to mam nadzieję przekonamy jeszcze większe rzesze pacjentów, że trzeba zgłaszać się jak najwcześniej po to, żeby ten nowotwór został wykryty we wczesnych stadiach. Myślę, że panowie profesorowie Maciejczyk, Rutkowski, bo wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, potwierdzą niestety, że coraz więcej pacjentów teraz w okresie pandemii trafia z zaawansowanymi nowotworami. No i ten obraz musimy jak najszybciej zmienić. Tytułem wstępu, a też jestem gotowy do dalszej dyskusji, bo rozumiem, że w komplecie pojawią się nowe wątki. Tak, dzień dobry panie ministrze. Jeszcze w takim tak razie będzie. Pozwolę sobie takie pytanie zadać, ponieważ rozmawialiśmy jak najbardziej w pierwszej części o takiej sytuacji, gdzie jesteśmy dzisiaj po tym roku pandemii. A takie mam pytanie a propos dzisiejszego spotkania. Jakby, jakie są te postanowienia? To znaczy, czy dzisiejsze spotkanie mówi o tym, co dodatkowego zostanie wprowadzone, czy również te rzeczy, które wcześniej były zaplanowane do wdrożenia w systemie ochrony zdrowia, one będą w jakimś stopniu też wdrażane i kiedy możemy liczyć na te zmiany? Te zmiany można powiedzieć niezwłocznie, bo de facto wdrożenie Krajowej Sieci Onkologicznej zaplanowaliśmy zmiany legislacyjne, przygotowanie projektu ustawy do końca marca. My założenia do ustawy przedyskutowaliśmy już na forum Krajowej Rady do Spraw Onkologii. Tak jak mówiłem, dzisiaj pan premier przedstawi szczegóły. Dajemy sobie 2 miesiące na wypracowanie projektu ustawy. Mam nadzieję, że do końca czerwca ustawa zostanie przyjęta przez parlament, podpisana przez pana prezydenta i 1 stycznia 2022 roku te założenia Krajowej Sieci Onkologicznej wejdą w życie. Natomiast i pewnie na to warto zwrócić uwagę, że Krajowa Sieć Onkologiczna to jedna z cegiełek, wokół których budujemy no już od ponad 2 lat zmiany w polskiej onkologii. Tych zmian jest znacznie więcej. Z tych najważniejszych, które udało się już zrealizować, to oczywiście przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. Istotne zwiększenie finansowania onkologii w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej. Same te działania strategiczne to 500 milionów złotych rocznie, 450 milionów złotych rocznie już w tym roku do dyspozycji ministra zdrowia na rzeczywiście szereg działań i inwestycyjnych, i projakościowych, i profilaktycznych. Ale to oczywiście pewne już zrealizowane podprojekty. Ustawa o funduszu medycznym z inicjatywy pana prezydenta, gdzie nie tylko dodatkowe środki, ale istotne, bo bardzo duże, 4 miliardy złotych w ramach tej ustawy dodatkowych środków, z czego duża część trafi do onkologii, trafi na innowacyjne terapie, trafi na inwestycje strategiczne w onkologii, trafi na profilaktykę, na działania aktywizujące przede wszystkim, czy motywujące finansowo lekarzy POZ-u. Wiele mniejszych projektów, takich jak wdrożone nowe modele organizacyjne opieki nad pacjentami, tak zwane cancer unity. W tym roku pandemicznym, mimo rzeczywiście trudności i po stronie Ministerstwa Zdrowia, które wiadomo, że było skupione w dużej części na walce z COVID-em, i po stronie naszych ekspertów, którzy chcieli i starali się w maksymalnym stopniu zapewnić ciągłość funkcjonowania ośrodków onkologicznych, ciągłość funkcjonowania klinik, którymi zarządzają, więc być może nieco nas spowolnił ten rok pandemiczny, ale jednak pomimo tego wiele udało się zrobić. Projekt patomorfologii, to co mówiłem już, Cancer Unity, pilotaże pewne w profilaktyce
realizowane przede wszystkim przez Narodowy Instytut Onkologii, nowych metod, HPV-DNA, test FIT, to jest to, co de facto po pandemii będzie dla nas bardzo ważne, bo chcemy już niedługo, już za chwilę skierować dodatkowe działania i dodatkowe środki finansowe do obszaru profilaktyki, bo myślę, że tutaj wszyscy mamy zgodność, to obszar, który wymaga jak największego wsparcia dzisiaj i zaangażowania nowych grup pacjentów, czy jakby no, powiedzmy wyłapania tych, którzy być może przez pandemię mają pewne zaległości zdrowotne. Dziękuję bardzo. Brzmi to bardzo optymistycznie, powiedzmy. Liczymy na to, że wszystko się da się wprowadzić. Ja bym jeszcze chciał w takim razie pytanie do pana profesora Maciejczyka, jako prezesa Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Był pan też na tym spotkaniu teraz u pana premiera, z tego co rozumiemy. Jak to z pana perspektywy wygląda? I też dwa słowa, jakby mógł pan powiedzieć, no, jak pan widzi możliwości poprawy tej sytuacji w onkologii? Jeżeli chodzi o to spotkanie, to na pewno to jest jakieś spotkanie podsumowujące, gdzie każdy z przedstawicieli Krajowej Rady do Spraw Onkologii powiedział, jakie ma problemy, co jeszcze należy w najbliższym czasie z jego perspektywy poprawić. Pan premier nas wysłuchał. To no szczególna sytuacja, że onkologia realnie stała się tak naprawdę stanęła w centrum zainteresowania rządu. To dla nas bardzo ważne. Ale to, co jest najważniejsze w onkologii, to konsekwentne działanie i konsekwentne działanie wszystkich środowisk, więc możemy osiągnąć tylko ten efekt wtedy, jeżeli wszyscy będziemy patrzeć i opierając się o realne dane, takie dane, jak chociażby zbieramy w pilotażu, podejmować decyzje i sprawdzać, czy te decyzje są dobrze podejmowane. Także to, co w onkologii najważniejsze, pan prosił, żeby powiedzieć o przyszłości onkologii w dwóch zdaniach, to mam nadzieję, że zrozumieliśmy, że potrzebna jest współpraca, bo tylko dzięki tej współpracy i konsekwentnemu, kreatywnemu, ale też przede wszystkim konsekwentnemu działaniu na rzecz poprawy sytuacji pacjenta, gdzie pacjent powinien być zawsze w centrum naszych działań, jesteśmy w stanie coś osiągnąć. Tak był skonstruowany koncept tworzenia Krajowej Sieci Onkologicznej. Tak też były budowane założenia pilotażu tej Krajowej Sieci Onkologicznej. Cieszę się, że te działania nie były stracone. Cieszę się z tego, że przechodzimy do etapu szerszego, który będzie trudny, bo będziemy musieli cały czas chorych przekonywać pacjentów, ale przede wszystkim też lekarzy, pielęgniarki, wszystkich uczestników tej opieki onkologicznej, a to jest olbrzymia grupa ludzi, do wspólnego działania. To, co jest ważne i to jest pewnym nowum w tej całej sytuacji, to pamiętajcie państwo, że my tutaj się poddajemy pewnego rodzaju, to już cytuję pana profesora Guzia-Skielc, wiwisekcji. My pokazujemy, jaka jest realna jakość realizowanych tych świadczeń. Już wiemy z pilotażu, że ta jakość jest, no powiedzmy, delikatnie różna, więc trzeba dążyć do tego, żeby była jakość jak najlepsza. I stąd te nasze działania. To są działania tylko i wyłącznie na rzecz poprawy losu naszych pacjentów. Panie profesorze, dziękuję bardzo. Jedna ważna sprawa. My za chwilę będziemy mieli techniczną przerwę 5-minutową. Nie wiem, jak wygląda kalendarz pana ministra i czy zostanie z nami. Natomiast jeśli są do pana pytania teraz ze strony dziennikarzy, którzy nas oglądają, to ja chętnie je przeczytam na tej części ekranu, na której można te pytania do nas tutaj wrzucać. Jeżeli są takowe, to proszę teraz o sygnał. Jeżeli nie, to będziemy udawali się na przerwę. Chyba, że jeszcze ktoś z naszych prelegentów ma pytanie do pana ministra. Tak, ja bym miała. No i proszę bardzo, pani Aleksandro, nasz online, do pani dyspozycji tym razem. Witam, panie ministrze, bardzo miło mi pana poznać na dzisiejszej konferencji. Nie ukrywam, że cieszy mnie to, co słyszę, że idzie nowe i idzie dobre, i pacjent onkologiczny zaczyna być w centrum zainteresowania Ministerstwa Zdrowia i poczynione są ku temu jakby nowe rzeczy w tym kierunku, czy właśnie Krajowa Sieć Onkologiczna i realizacja Narodowej Strategii Onkologicznej, ale mówimy o styczniu przyszłego roku, tak? A niestety nasi pacjenci chorują tutaj i teraz i obawiam się, że w przypadku przynajmniej tych pacjentów, których ja reprezentuję, czyli pacjentów z rakiem płuca,
ci pacjenci tych super rzeczy mogą niestety nie dożyć. A ponieważ pana ministra nie było wcześniej, rozmawialiśmy o problemie do dostępu do diagnostyki, także do lekarzy TOS. I moje pytanie jest takie, jak możemy poprawić, jaki ma pomysł ministerstwo na to, żeby poprawić sytuację pacjentów tutaj i teraz, tych, którzy teraz chorują, bo niestety pacjenta, który ma podejrzenie raka płuca, no nie można diagnozować teleporadą, tak? To tutaj nie zadziała, a ten pacjent potrzebuje szybkiej diagnostyki, stąd moje pytanie. Jasne, dziękuję. Chciałbym zwrócić uwagę pewnie na dwa aspekty. Zmiany. To nie jest tak, że dzisiaj kreślimy plan, który jest dopiero wizją i strategią, bo my wizję i strategię tych zmian w onkologii nakreśliliśmy już dość dawno. Nakreśliliśmy, tak jak mówiłem, no ponad dwa lata temu. Od tamtej pory sukcesywnie pewne elementy realizujemy. Te dzisiejsze zmiany, czyli ogłoszenie tego fundamentu, czyli Krajowej Sieci Onkologicznej, to faktycznie projekt, nad którym już pracowaliśmy wcześniej, bo on był poprzedzony pilotażem. Ten pilotaż nadal trwa w czterech województwach w Polsce. Ale skupiając się być może na tej grupie pacjentów z rakiem płuca, o której mówimy, w ramach tej wizji, którą nakreśliliśmy, było kilka zadań, które już się zrealizowały albo które będziemy realizować. Po pierwsze, jednym z założeń było istotne rozszerzenie list refundacyjnych i myślę, że tutaj niezaprzeczalnie mamy dość duże sukcesy w tym obszarze, bo w ostatnich półtora, dwóch latach praktycznie każda lista refundacyjna zawierała nowe cząsteczki z zakresu onkologii. Często leki innowacyjne, często leki drogie. Myślę, że w raku płuca, no chociażby ostatnie zmiany, styczniowa lista refundacyjna, która przyniosła duże refundacje dla dużych grup pacjentów i rzeczywiście ogromne środki finansowe na to przeznaczone. Nakreśliliśmy również pewien nowy plan i to już dość dawno, też mówię ponad dwa lata temu, dla diagnostyki w raku płuca. Zdecydowaliśmy się na pilotaż diagnostyki za pomocą tomografii komputerowej niskodawkowej. Przeznaczyliśmy na to ponad 20 milionów złotych wtedy ze środków unijnych. Ten pilotaż, mimo że nie zakończył się i nie mamy pewnej ewaluacji, to widzimy już dzisiaj, że po pandemii, czy nawet już teraz można powiedzieć, ta diagnostyka jest number one. Więc w pewnym sensie my już nie czekając na pełną ewaluację tego projektu, chcemy to rozszerzyć. Chcemy to rozszerzyć konkursy. Myślę, że jeszcze w lutym, najpóźniej w początku marca będziemy ogłaszali na istotne rozszerzenie. Planujemy kilkadziesiąt milionów złotych skierować właśnie na tą diagnostykę w raku płuca za pomocą tomografii niskodawkowej, więc jakby w pewnym sensie ten projekt trwa i wiele zmian już wprowadzonych, inne w trakcie, a jeszcze inne pewnie, tak jak zauważyła pani słusznie, 1 stycznia, a niektóre pewnie jeszcze później. No chcemy podejść już bardzo mocno, jesteśmy zaawansowani w projekcie akredytacji w patomorfologii, niezwykle istotnej z punktu widzenia pacjenta onkologicznego, a za chwilę, mówię tu w perspektywie 3-6 miesięcy, chcemy uruchomić podobny projekt w zakresie diagnostyki molekularnej, akredytacji tych ośrodków, które dzisiaj realizują te usługi i pewnie po akredytacji, po rzeczywiście uzyskaniu pewności, że zostały nam same najlepsze ośrodki na liście tych realizujących, na istotnym rozszerzeniu i zmianach w zakresie finansowania tych badań. Także w pewnym sensie, ale teraz, panie ministrze, niektóre, mam nadzieję, są już widoczne. Ale na tą chwilę, na przykład, jeżeli chodzi właśnie o dostęp do oddziałów pulmonologicznych, które są zamieniane na covidowe. Wiemy, że jest bardzo mały dostęp do tych oddziałów i pacjent nie ma możliwości diagnostyki odpowiedniej i dostęp do lekarza POS na tą chwilę, żeby poprawić tą sytuację, bo to jest naprawdę zatrważające. No to przede wszystkim myślę, że co do lekarzy POZ-u dużo zmieni się już niedługo, bo proces szczepień tej grupy medycznej praktycznie się będzie kończył niedługo i ja jestem przekonany i szykujemy pewne rozwiązania, może jeszcze nie będę zdradzał dzisiaj szczegółów, które w pewnym stopniu na pewno ograniczą na przykład możliwości powszechnej realizacji wyłącznie telewizyt, teleporad przez lekarzy POZ-u i myślę, że z początkiem marca
jak już będziemy mieli pewność, że wszyscy lekarze POZ-u, którzy chcieli się zaszczepić, zaszczepili się, to pewne takie działania ograniczające wprowadzimy i myślę, że to będzie zauważalnym efektem. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to jest cały czas pierwsza część naszego spotkania, dlatego wracam do propozycji tej 5-minutowej technicznej przerwy, po której będziemy kontynuować. Czym wtedy będziemy się zajmować, Marek? Wtedy zajmiemy się częścią drugą, rak to się leczy, czyli świadomościową, co my możemy zrobić. A więc zapraszam Państwa na to spotkanie. Dokładnie teraz jest godzina, żeby Państwa nie skłamać. 11.21, 26, 27 najpóźniej. Po 11 spotykamy się i kontynuujemy. Dziękuję bardzo przede wszystkim prelegentom naszym, ale i gościom za uwagę. 5 minut jesteśmy z powrotem. Serdecznie dziękujemy. Do widzenia, dziękuję bardzo. Do widzenia. Dzień dobry Państwu, witamy ponownie. W telewizji często mówi się, że czas nie chce być z gumy. No okazało się, że jednak potrafi z gumy być, bo mimo zapowiadanej 11.27 jest 11.30. Proszę wybaczyć to opóźnienie 3-minutowe, ale już zaczynamy. Ponownie druga część spotkania. Wszystko dlatego, że system opieki onkologicznej mocno ucierpiał. Realizacja zaplanowanych przed pandemią działań będzie trudna, ale jak powiedzieli nasi goście, nie niemożliwa. Przy tym trzeba sobie powiedzieć, że wiele zależy także od nas samych. I mówię o tym w bardzo konkretnym kontekście, bo właśnie przez to wydaje się to super ważne. To, czyli profilaktyka i wczesna diagnostyka, o której będziemy dzisiaj rozmawiać w drugiej części właśnie z gośćmi, z których część jest tutaj na żywo w studiu, część online. Wierzę, że technicznie wszystko uda się dobrze przeprowadzić. Wśród gości dzisiaj profesor doktor habilitowany nauk medycznych Dariusz M. Kowalski, kierownik oddziału zachowawczego Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, przewodniczący polskiej grupy raka płuc. Dzień dobry. Dzień dobry. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Tadeusz Pieńkowski, kierownik Kliniki Onkologii i Chorób Piersi CMKP, oddział radioterapii i onkologii CSK MSWiA w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi. Dzień dobry. I Marta Pawłowska, dyrektor Biura Profilaktyki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Doktor Marcin Migaczewski, Naczelna Rada Lekarska. Dzień dobry Państwu. Okej, proszę Państwa, kontynuujemy już prezentację naszych gości. Aleksandra Wilk, która już była dzisiaj z nami, koordynatorka sekcji raka płuca Fundacji To Się Leczy, założycielka grupy pacjentów na Facebooku Rak Płuca To Się Leczy. Jeszcze raz witam. Ponownie. Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie i Fundacji To Się Leczy Szymon Chrostowski cały czas z nami online. Ja razem tutaj z Markiem Kustoszem, twórcą kampanii Rak To Się Leczy w studiu i jest z nami także Agata Kościkiewicz, pacjentka onkologiczna. Wszystkich Państwa jeszcze raz serdecznie witam. Możemy przystępować do dzieła. Oglądającym, jak sądzę, nasuwa się pytanie o kampanię Rak To Się Leczy, która realizowana była i aktywnie jest prowadzona kilka lat temu. Marek, dlaczego teraz ponownie zaczynacie mówić o kampanii, kiedy dostęp do lekarzy jest ograniczony, o czym dzisiaj też wielokrotnie mówiliśmy, i dostęp do badań też jest jeszcze gorszy? Powiedz proszę, dlaczego właśnie teraz? Tak jak na początku z naszej konferencji, w pierwszej części, mówiłem, że Rak To Się Leczy ma te swoje dwie połówki. Jedną to jest ten system, o którym była rozmowa w pierwszej części, a drugą to jest nasza świadomość, nasze działania profilaktyczne, jeśli chodzi o i diagnostykę, ale również o styl życia. Ta świadomość nieraz już uratowała komuś życie i zdrowie, ale nadal ona w Polsce jest dość na niskim poziomie. I jak sami wiemy, nawet po tej pierwszej części, chociażby i każdy ze swojego domu, pewnie jak gdzieś ktoś choruje i coś trzeba załatwić, to jest już duże wyzwanie. Dlatego ta część świadomościowa jest tak ważna, żeby zrobić maksymalnie co możemy, na co mamy wpływ. Realny wpływ, bo nie na wszystko mamy wpływ, prawda, zawsze, ale na takie rzeczy jak styl życia, właśnie wczesna diagnostyka, na to mamy, to my mamy wpływ, to my decydujemy. Dlatego ta część jest tak bardzo ważna, bo ona mówi o dotarciu, o tej edukacji, o której też mówiliśmy w pierwszej części, nas wszystkich, która może, tak jak powiedziałem, uratować życie czy zdrowie.
Mamy, słuchaj, wideo, które bardzo chętnie bym Państwu zaprezentował. Dwa słowa wprowadzenia? Jasne, ponieważ dzisiaj obecna nie mogła być z nami pani Krystyna Wechman, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz Amazonek, ale nagrała nam krótką wypowiedź wideo i przesłanie, które też się odnosi do hasła Światowy Dzień Walki z Rakiem i Rak to się leczy. Posłuchajmy. Dzisiaj z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem chciałam do Państwa zaapelować o zmianę słownictwa, ponieważ coraz większy jest głos pacjentów w systemie ochrony zdrowia. Przez wiele lat na to organizacje pacjentów pracowały, żeby ich głos był słyszalny. A celem zaangażowania organizacji pacjentów jest poprawa jakości opieki zdrowotnej, jak i szerzenie profilaktyki wśród społeczeństwa. Zaangażowanie pacjentów na różnych poziomach prowadzi do profesjonalizacji i wzrostu zaangażowania pacjentów. Proces ten pozwala organizacjom skuteczniej włączyć się w działania systemowe, jednocześnie stwarza ryzyko alienacji od potrzeb zwykłych pacjentów. A dzisiaj z okazji, jak już wspomniałam, Światowego Dnia Walki z Rakiem chciałam powiedzieć, jak ważne jest słownictwo. I apelować, żebyśmy nie używali słowa walka. Walka wyczerpuje, walka wymaga wielkiego wysiłku i jest słowem, którym straszy, bo to kojarzy się z wojną, z jakimś właśnie cierpieniem. A jeżeli my jako organizacje mówimy o działaniach, kampaniach, które mają zachęcać pacjentów czy społeczeństwo do profilaktyki, do zdrowotnego trybu życia, tej profilaktyki pierwotnej, to ta walka nie jest słowem dobrym, bo nas straszy, a strach powoduje, że nie zgłaszamy się na badania profilaktyczne. Dlatego ten mój apel jest apelem o to, żeby nie stygmatyzować chorych. Nie wygrali, nie przegrali żadnej walki. Po prostu, czy leczenie się nie powiodło. Piękna była kampania i chciałabym ją kontynuować. Jak to się leczy? Inne choroby się również leczy, a jak jest diagnoza nowotworu, to walczymy. Ale dlatego mój apel, nie jesteśmy Amerykankami. Polska mentalność nie jest równa tej mentalności amerykańskiej, gdzie Amerykanki zupełnie inaczej organizują sobie te działania i profilaktyczne, jak i organizacje wsparcia pacjentów. Nie możemy mówić osobom, które zostały zdiagnozowane, walcz, musisz walczyć. Dlatego dzisiaj apeluję o to, żebyśmy mówili Światowy Dzień Przeciwko Rakowi. Podobne słowa padły już nie raz dzisiaj podczas tego spotkania i absolutnie pełna zgoda, myślę, że ze strony nas wszystkich, gdyby zrobić, proszę Państwa, takie badania, choćby w formie ulicznej sondy albo szeroko zakrojone badania i gdyby zapytać respondentów o to, czy są gotowi się leczyć i z drugiej strony, czy są gotowi walczyć, to podejrzewam, że tych, którzy byliby gotowi leczyć się zamiast walczyć, byłoby dużo więcej. Stąd wydaje mi się, że zmiana nomenklatury jest tutaj absolutnie istotna. I a propos leczenia, teraz do profesora Pieńkowskiego pytanie. Panie profesorze, co może zrobić pacjent, by upewnić się, że jest zdrowy lub wcześniej zdiagnozować ewentualne zmiany nowotworowe? Jak w dobie pandemii, ale nawet w ogóle i bez pandemii, jak pańskim zdaniem powinna wyglądać ścieżka pacjenta? Znaczy, tu mamy znowu do czynienia z problemem językowym, bo mówi pan pacjent zdiagnozować. Słowo pacjent oznacza człowieka chorego, no, który jest zdiagnozowany. Jakiego słowa więc, powinienem użyć, będę no, się człowiek, utrzymał? Człowiek, każdy, po prostu. No, co może zrobić dla siebie? No więc człowiek dla siebie, myślę, że przede wszystkim powinien nie palić tytoniu. Już mniej więcej 1/3 zachorowań to są konsekwencje konsumpcji tytoniu. Oczywiście mamy do czynienia teraz z nową generacją urządzeń do inhalacji nikotyny, których szkodliwość jest mniejsza najprawdopodobniej niż klasycznych papierosów, ale ich też nie należy rekomendować do stosowania. Drugą rzeczą, którą możemy zrobić, to jest utrzymanie należnej masy ciała.
co jest, oba te czynniki wymagają konsekwentnych, codziennych działań, codziennych starań i oba są w zasięgu potencjalnych możliwości. No, uprawianie aktywności fizycznej trzecią taką rzeczą. Tylko problem, przed którym każdy z nas staje, to jest fakt, że trzeba to uprawiać, te wszystkie rzeczy, w sposób konsekwentny, no, praktycznie przez całe życie. Na dokładkę oczywiście, że one nie gwarantują sukcesu. One zwiększają szanse na przeżycie kolejnych dekad w pełni zdrowia, ale oczywiście niczego nie gwarantują. Czy ludzie się boją zachorować na raka? No oczywiście się boją zachorować na raka. Ja też się boję zachorować na raka i też bym nie chciał zachorować. I sytuacji, w której się znajdujemy, mamy w niektórych nowotworach możliwości wykonywania badań przesiewowych, czyli badań, które są wykonywane u ludzi zdrowych i te badania spełniają odpowiednie kryteria umożliwiające wykrycie zmian podejrzanych o nowotwór. No, takimi badaniami klasycznymi jest cytologia ginekologiczna w przypadku raka szyjki macicy, badania mammograficzne. Dochodzą do tego typu badania jak nisko tomografia komputerowa do wykrywania raka płuca. Natomiast w przypadku wystąpienia dolegliwości, w przypadku wystąpienia podejrzenia, że toczy się, że się rozpoczyna proces nowotworowy, no to przede wszystkim weryfikacja tych podejrzeń jest możliwa w oparciu o cały aparat systemu ochrony zdrowia, który wymaga dostępu do wykonania odpowiednich badań diagnostycznych, rozmowy z lekarzem, uzyskania zaleceń. I ta droga chorego od momentu, kiedy on otrzymuje niepokojące sygnały, które sam interpretuje jako podejrzenie nowotworu lub przy okazji jakichś działań medycznych okazuje się, że coś jest nie tak, czy od momentu podejrzenia do momentu zdiagnozowania bądź wykluczenia i od momentu zdiagnozowania do podjęcia leczenia, to jest kluczowy czas, który ma decydujący wpływ na dalsze losy chorych. I ten czas powinien być możliwie jak najkrótszy. Na ten pierwszy czas, od podejrzenia do zdiagnozowania, wielki wpływ ma każdy z nas. I ten wpływ sprowadza się do sytuacji albo gotowości do stawienia czoła temu wyzwaniu, albo do wypierania takich możliwości, do odsuwania na plan dalszy podjęcia dalszych kroków. Oczywiście, że to wszystko styka się z całym systemem organizacji ochrony zdrowia, czyli systemem, który przed pandemią był niewydolny. System, który opiera się na kolejkach, zapisach, czekaniu, który teraz w dobie nam współczesnej od roku uległ dalszej utrudnieniu, uległ dewastacji uprzedni system, gdyż różnego rodzaju kolejki i oczekiwania przestały mieć rację bytu, bo czy przychodnie zostały zamknięte, czy szpitale przekształcone w covidowe, czy wystąpiły zachorowania wśród personelu, czy kwarantanny. To wszystko uległo daleko idącej destrukcji. I na to jeszcze nakłada się, poza lękiem przed nowotworem, lęk przed zachorowaniem na COVID-19, na chorobę zakaźną, która jest chorobą części ludzi, niestety potencjalnie śmiertelną. Także sytuacja na pewno w tej chwili jest trudna, gdyż te wszystkie lęki i zagrożenia, które istniały uprzednio, w tej chwili od roku są dodatkowo wzmocnione przez sytuację ograniczenia dostępu do placówek ochrony zdrowia. Panie profesorze, to jeszcze zapytam na koniec o konkretny wiek człowieka. Człowieka, podkreślam, który mimo, że nie wykazuje się żadnymi niepokojącymi objawami, powinien pójść sprawdzić, czy wszystko z nim w porządku w kontekście onkologicznym. Panie redaktorze, nie ma takiej metody, która sprawdzi wszystko. Mhm. Nie istnieje. Generalnie nowotwory złośliwe są chorobą ludzi dojrzałych, dorosłych. Tak mówi prawda statystyczna. Większość zachorowań jest u osób po 50 roku życia. Ale to jest prawda statystyczna, a realność jest taka, że zachorowania następują w każdym wieku, u małych dzieci również. Poza tym nowotwory, chociaż mają pewne cechy wspólne, to jednak się od siebie dość znacznie różnią. W związku z tym nie ma możliwości znalezienia jednego cudownego badania, które powie, że ktoś jest zdrowy lub ktoś jest chory. Te badania mają charakter dostosowany do konkretnych sytuacji. Badania przesiewowe są kierowane przeciwko konkretnym nowotworom. Badania, które mają
potwierdzić bądź wykluczyć nowotwór, są dostosowane do sytuacji klinicznej, do tego, co stwierdzamy. No inne są badania, żeby stwierdzić, czy znamie jest czerniakiem, czy jest po prostu zwykłym znamieniem barwnikowym, a inne do wykazania tego, czy kaszel jest związany z infekcją górnych dróg oddechowych, czy z rakiem płuca. Nie ma jednego badania. To bez dwóch zdań i absolutnie nie kwestionuję tego, ani nie próbuję udowadniać, że jest jedna metoda, która sprawdzi wszystkie potencjalne zagrożenia. Ale chodzi mi na przykład o to, że mówi się, jest wśród lekarzy, słyszałem takie powiedzenie, że mężczyzna po 40 powinien przyjaźnić się ze swoim urologiem. Wszystko po to, żeby na przykład badać problemy, które ten ów mógłby zdiagnozować. Ja myślę, że powinien mieć możliwość skorzystania z porady urologa, przyjaźnić się może równie dobrze z dentystą. To nie jest tak, że ta przyjaźń i stosunki osobiste powinny się przekładać na możliwość dostępu do pewnych procedur. Wie pan, ja myślę, że przyjaźń w przenośni, ponieważ akurat w tym konkretnym fachu lekarskim słynne badanie, które może wykazać bardzo dużo, choć jest proste i znane od lat, wzbudza u mężczyzn tak ogromny niepokój. I oby jak najmniejszy, bo to badanie skuteczne i pomocne. Natomiast przechodząc dalej, proszę państwa, będę miał teraz pytanie do profesora Kowalskiego, ponieważ coraz więcej innowacyjnych leków trafia do refundacji w Polsce. Przykładem może być styczniowa lista refundacyjna i przełomowe terapie w raku płuca. Panie profesorze, czy polscy pacjenci mają do tych innowacyjnych metod leczenia dostęp i czy nadal barierą pozostaje diagnostyka molekularna? Raz jeszcze dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Po pierwsze, dlaczego mówimy o raku płuca? Mówimy dlatego, że nowotwór, który jest najczęstszym chorobą nowotworową w Polsce i na świecie, i rocznie w Polsce zachorowuje, mamy nowych zachorowań około 23 tysiące przypadków, tak więc bardzo, bardzo dużo. Chciałem państwu powiedzieć wszystkim, że ten postęp, a ja pracuję w klinice nowotworów płuca klatki piersiowej już bardzo, bardzo długo, który się dokonał w leczeniu, głównie na dzień dzisiejszy raka niedrobnokomórkowego, to jest postęp, który zawdzięczamy tym lekom innowacyjnym właśnie, czyli lekom ukierunkowanym molekularnie na poszczególne zaburzenie molekularne albo lekom immunokompetentnym, czyli modyfikującym nasz własny układ immunologiczny. Odpowiadam krótko i treściwie na zadane pytanie. Tak, w ostatnim okresie w ciągu 2-3 lat w ramach programu lekowego pojawiły się nowe leki, które zmieniły perspektywę lekarzy, onkologów, pulmonologów, którzy zajmują się leczeniem raka niedrobnokomórkowego, zmieniły perspektywę w aspekcie przeżycia również chorych na raka niedrobnokomórkowego. Do całkiem jeszcze niedawna, kilkanaście lat temu, ta mediana, ten średni czas przeżycia chorych wynosił kilka miesięcy, powiedzmy 6-8 miesięcy. My w tej chwili dzięki właśnie lekom innowacyjnym potrafimy, nie wszyscy, ale pewno, i to coraz większą populację chorych z rakiem niedrobnokomórkowym płuca leczyć już nawet nie miesiącami, ale wręcz latami. To, co kilka lat temu było herezją, jak Francis Shepard na kongresie ASCO powiedziała, że w niedługim czasie rak płuca stanie się chorobą przewlekłą, to prawie że wszyscy wybuchnęli gorąkim śmiechem. A my w tej chwili w olbrzymiej liczbie chorych mówimy o raku płuca jako o chorobie przewlekłej, bowiem całkowicie utraciła swoją ważność definicja wyleczenia trwałego chorego, który przeżywa 5 lat. My ponad 5, 6, 7, 8, a nawet 10 lat już leczymy chorych, którzy pierwotnie byli w stadium rozsiewu, w stadium choroby przerzutowej. Tak, w tym roku, 1 stycznia, dostaliśmy swojego oręża 3 naprawdę bardzo ważne elementy. Przede wszystkim znalazł się jeden lek z grupy leków immunokompetentnych, lek durvalumab. To jest takie przeciwciało monoklonalne, które tak moduluje układ immunologiczny, że odblokowuje własną aktywność układu immunologicznego, który potrafi walczyć z komórkami nowotworowymi. Lek ten pierwszy raz w Polsce, pierwszy raz na świecie jest elementem leczenia radykalnego. Chorzy poddani jednoczasowej radiochemioterapii przez 12 miesięcy jako leczenie konsolidujące, 12 miesięcy i stop, otrzymują lek i wtedy odsetek wyleczeń jest dwukrotnie większy. Tak więc na pewno jest to olbrzymia wartość. Po drugie, dostaliśmy do oręża lek, który nazywa się ozymertinib, to jest inhibitor kinazy tyrozynowej trzeciej generacji szlaku EGFR, który może być już stosowany w pierwszej linii leczenia, a był dotąd stosowany w drugiej linii leczenia. Jest to bardzo ważne. Dlaczego? Bo jest dużo lepszy w aktywności wobec inhibitorów pierwszej i drugiej generacji, a poza tym jest lepiej tolerowany. I trzeci element
to możliwość leczenia immunokompetentnego złożona z klasycznej chemioterapii i dodatku leku immunokompetentnego, która jest zdecydowanie lepsza niż samodzielna chemioterapia. Dziękuję. Ja też bardzo dziękuję. Wracam do pana profesora Pieńkowskiego. Panie profesorze, nie przyjdę do pana, bo jeszcze mi pan coś znajdzie. A w ogóle to nie przyjdę do pana, bo jest COVID i tym bardziej się boję, żeby do pana przyjść. I to jest postawa, którą wykazuje się wielu chorych. I ja bym się chciał i pana... ludzi. Tak, wielu i ludzi. Tak, no i wielu ludzi. Dziękuję, bo to jest bardzo ważne i ta uwaga będzie zapamiętana. Wielu ludzi. Jak ja mam tych ludzi, gdybym chciał to zrobić, przekonać do badań, panie profesorze? Jak pan by ich przekonał? To jest myślenie magiczne, że jeżeli coś jest nienazwane, to nie istnieje. I to istniało, tego typu postawa istniała od zawsze. No ciągle dużo magii w naszym kraju. Pandemią. Panie profesorze, natomiast... ja nie wiem, czy pan wie, przepraszam, że przerywam, ale a propos magicznego myślenia. Czy pan wie, że Polska, katolicki kraj, wydawać by się mogło, jest druga po Hiszpanii w Europie, jako kraj, w którym najpopularniejsze są wizyty u wróżek? No, to taki wrzut a propos magicznego myślenia. Wizyty u wróżek, wizytami u wróżek, ale wracając tutaj. No myślenie, że nienazwane nie istnieje, jest myśleniem magicznym. Można powiedzieć w ten sposób, że to zresztą, co mówił profesor Kowalski, choroba, którą możemy rozpoznać wcześniej, którą możemy dzięki współczesnym narzędziom bardzo precyzyjnie zdiagnozować, możemy ją niezwykle skutecznie leczyć. No i czyli można powiedzieć, że w przypadku, kiedy ta wizyta kogoś, kto podejrzewa u siebie nowotwór, czy ma jakieś postawione podejrzenie takiej diagnozy, może po pierwsze wykluczyć nowotwór. Ten ktoś w takim razie otrzyma pozytywną wiadomość, że jest, nie jest chory. Drugą wiadomość to jest taka, że im dłużej zwleka, tym nowotwór jest trudniej leczyć, gdyż jednym z czynników bardzo istotnych, jeśli chodzi o rokowanie, no to jest masa zmian nowotworowych w momencie podjęcia leczenia. A nowotwór no, przyrasta i większość nowotworów tych, o których tu mówimy, takich jak rak płuca, rak piersi, no one się nie podwajają z dnia na dzień, ale w dłuższym horyzoncie czasowym, liczonym w tygodniach, w miesiącach, w latach, oczywiście, że się ich masa rośnie i wówczas leczenie staje się daleko mniej skuteczne. Czyli można powiedzieć, że po pierwsze wizyta może wykluczyć nowotwór, a po drugie wizyta wcześniejsza może stworzyć możliwości znacznie skuteczniejszego leczenia. Teraz jeśli chodzi o możliwość zakażenia się, naturalnie, że możliwość zakażenia się, ludzie się tego boją. Przy spełnieniu tych wymogów, jakie są współcześnie znane i powszechnie stawiane, czyli noszenie maseczek, utrzymywanie dystansu, mycie rąk, zakażenie się, jeżeli obie osoby, osoba, która jest potencjalnie, jest chora i może zakazić, i druga osoba, która jest zdrowa, jeżeli obie te osoby mają maseczki, utrzymują dystans, to prawdopodobieństwo zakażenia się ich jest bardzo niewielkie. Postępująca akcja szczepień wśród personelu ochrony zdrowia powoduje również, że te osoby przestają być źródłem zakażenia. Także te możliwości zakażenia przy zastosowaniu tej wiedzy, którą mamy i przy świadomości, że rośnie liczba osób zaszczepionych, staje się coraz mniejsza. Natomiast odwlekanie postawienia rozpoznania i podjęcia leczenia bezpośrednio przekłada się na pogorszenie możliwości wyleczenia. Panie profesorze, to co pan mówi nie jest niczym nowym i bardzo dobrze, że to nie jest niczym nowym, bo to tylko dowodzi tego, że trzeba uparcie powtarzać i przekonywać ludzi do takiego właściwego postępowania, bo tu nie ma co odkrywać Wielkiej Ameryki. To są proste sprawy, które odwodzą nas od tego, co znowu biorę od pana, nazwał pan magicznym myśleniem. Dziękuję bardzo. Czas na pytanie do pani Pawłowskiej, bardzo poproszę. Chodzi o to, jakie badania może wykonać każdy z nas bezpłatnie. I tutaj mówimy o kontekście niedocenianej bardzo często profilaktyki, która jest najskuteczniejszą formą zapobiegania ciężkim konsekwencjom wielu chorób, w tym raka, o którym dzisiaj mówimy. A zatem jeszcze raz, jakie badania można wykonać, każdy z nas może je wykonać bezpłatnie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie do tego spotkania. I zanim odpowiem na to pytanie pana redaktora, pozwolę sobie odnieść się do tego troszkę szerzej, do tego kontekstu, o którym mówimy. Wszystko w kwestii tego, czym jest profilaktyka, czym jest promocja zdrowia, tu zostało powiedziane. Jak ważna jest czujność nowotworowa, oczywiście. Natomiast odwołam się na chwilę do tego, co powiedział przed chwileczką pan profesor Pieńkowski, czyli o tym myśleniu magicznym. Profilaktyka i zdrowie ma ciągle jeszcze w
Polsce takiego pecha, że jest niewidoczne. Czyli my nie widzimy zdrowia, widzimy dopiero chorobę. Dlatego może o to zdrowie my się nie boimy, chociaż zdecydowanie boimy się choroby. I patrząc na to, wydaje mi się, że bezcenna jest perspektywa, czego nauczyliśmy się w pandemii. Otóż pandemia wyostrzyła nasze spojrzenie na ślepotę naszą, każdego z nas w kwestii zdrowia. I głęboko wierzę, że właśnie ten czas pandemii, który pokazał, że brak troski o odporność organizmu, brak tej codziennej profilaktyki, aż do znudzenia możemy powtarzać i lekarze mogą powtarzać o zdrowej diecie, o chorobach cywilizacyjnych. Przecież zwróćmy uwagę, że przed chorobami nowotworowymi tak naprawdę powinniśmy mówić o chorobach cywilizacyjnych. A my tak naprawdę patrzymy tylko na wierzchołek pewien góry lodowej i oczekujemy pewnej diagnostyki i leczenia, natomiast nie zwracamy ciągle niestety uwagi na odpowiedzialność, naszą indywidualną odpowiedzialność za nasze zdrowie. I wierzę, że pandemia nas wszystkich, tak, osoby odpowiedzialne i instytucje odpowiedzialne za system opieki zdrowotnej w Polsce, jak i każdego z nas indywidualnie, że pandemia nas nauczyła nowego spojrzenia na nasze zdrowie, na troskę o zdrowie, na to, co my możemy zrobić każdego dnia i że to nie jest nic, czego nie możemy od siebie wymagać i czego nie powinniśmy od siebie wymagać. I jednocześnie nauczyła nas, jak należy brać udział w korzystaniu z opieki zdrowotnej, która jest nam dostępna. Pyta pan, jakie badania każdy z nas może zrobić. Bezpłatnie, tak. To zależy od tego, w jakim jesteśmy wieku, w jakiej jesteśmy grupie ryzyka. I tutaj każdego serdecznie zachęcam do tego, żeby zwrócić uwagę na informacje, które są dostępne na stronie NFZ-u, u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, bo najprościej jest spytać, panie doktorze, pan zna mój wiek, pan zna moją płeć, jakie badania mnie się należą. Bardzo cennym by było, byśmy my zaczęli o takie rzeczy pytać lekarzy. Jest program badań profilaktycznych chorób układu krążenia. To jest program przeznaczony dla osób 35+. Niestety niecałych 5% obywateli w tej populacji w ogóle bierze w nim udział. Nie mamy takiej wiedzy? Na pewno tak, ale czy to nas zwalnia z tego, żeby w tym wziąć udział? Pewnie nie. W pierwszej części dzisiejszego spotkania dużo mówiliśmy o cytologii, o mammografii, o udziale pacjentek w tym badaniu. Drodzy Państwo, ja pozwoliłam sobie jeszcze na początku tego spotkania sprawdzić wszystkie wyniki, którymi dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia, jeśli chodzi o ostatnie lata. I wskazówka jest taka, że w roku 2020 w stosunku do roku 2019 w przypadku cytologii ogółem wystąpił spadek o 40%, a w przypadku mammografii o 18%. To teoretycznie nie jest aż tak dużo, jak mógłby wskazywać czas COVID. Najgorszym miesiącem dla cytologii był marzec, kiedy mieliśmy spadek o ponad 80%, a najgorszym miesiącem w mammografii był kwiecień, kiedy mieliśmy spadek ponad 99%. Natomiast, drodzy Państwo, to panowie profesorowie najlepiej to wiedzą. Tak naprawdę te procenty są i tak znikome, jeśli chodzi o świadomość nas, Polaków, zgłaszania się i odwagę zgłaszania się do badań profilaktycznych. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w Polsce całkowite objęcie populacji badaniem cytologicznym w tym roku to było zaledwie 16%, a przed COVID-em w takich najlepszych latach to było 27%, to i tak jest zatrważająco niski poziom. Czyli problemem jest dostępność naszej głowy do tego, naszej świadomości do tego, żeby sprawdzić badania profilaktyczne i na nie się zgłosić. Powiedział pan o badaniu związanym z rakiem prostaty.
naprawdę pójść na badanie raka prostaty, to dzisiaj jest oznaką męskości, to jest oznaką honoru wręcz mężczyzn, a nie jest to, w ten sposób komunikowane. Bardzo wielu mężczyzn w ogóle się nie bada. Więc chcę powiedzieć, że rok 2021 to będzie na pewno dla Narodowego Funduszu rokiem zdecydowanie zwielokrotnionej edukacji i badań komunikacyjnych związanych z aktywizacją Polaków, jeśli chodzi o zgłaszanie do badań przesiewowych, a także pod kątem profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Będziemy do znudzenia przypominać wszędzie, gdzie tylko się da, jak ważna jest dieta. Mamy nadzieję wrócić na antenę z ćwiczeniami i z aktywnością fizyczną, w której także pan Tomasz Kamel jeszcze w marcu i w kwietniu w pytaniu na śniadanie brał udział, za co serdecznie dziękujemy. I o tych najprostszych, aktywnościach profilaktycznych, jak i o badaniach profilaktycznych będziemy mówić na pewno bardzo dużo. Bardzo dziękujemy. Ja jeszcze wykorzystam oczywiście tutaj, że jest z nami pan minister i do słów pani dyrektor Marty Pawłowskiej chciałbym dopytać, jakie są szanse tak naprawdę, bo Ministerstwo Zdrowia, jak wiemy, prowadzi właśnie czy kampanie edukacyjne, ale nadal jednak w Polsce my się głównie zajmujemy, no można powiedzieć, takimi działaniami mocno tu i teraz i to jest też bardzo dobre oczywiście, ale ta profilaktyka nigdy u nas jakoś w Polsce nie była szczególnym priorytetem. Co Ministerstwo Zdrowia, czy może planuje jakieś konkretne działania, które by się mocno skupiły na tej profilaktyce, zapobieganiu, a nie na, jak to się mówi, gaszeniu pożarów? Dziękuję. No właśnie tutaj koło mnie zegar wybija 12 i muszę się przełączyć na kolejną debatę, ale z dużą ciekawością przysłuchiwałem się i chciałbym trochę inny obraz zbudować, bo pytanie pana redaktora wcześniej było, na jakie badania może się udać pacjent. To jest profilaktyka wtórna. Ja myślę, że ogromnym wyzwaniem również przed resortem, może przede wszystkim przed resortem zdrowia, są kwestie profilaktyki pierwotnej. I myślę, że to nie jest tak, że działamy tylko tu i teraz, bo pewne działania być może niejednoznacznie powiązane z tym aspektem, ale warto na nie zwrócić uwagę. Podatek cukrowy, który wszedł w życie od 1 stycznia, to jest właśnie działanie z zakresu profilaktyki pierwotnej. Ja mam nadzieję odmieniające docelowo pewne standardy żywieniowe. Dodatkowa akcyza na małpki. Z przerażeniem przyjmowaliśmy na małpki te alkoholowe, małe butelki. Z przerażeniem w resorcie przyjmowaliśmy raporty, które mówiły o tym, że spożycie małpek, tych małych buteleczek, urosło w ostatnich latach kilkukrotnie. To rzeczywiście były przerażające dane, więc tutaj pewne działania z tego zakresu. Oczywiście pewne kampanie, które mają tą świadomość zwiększyć, świadomość i tego, że warto iść na badanie profilaktyczne, że nie warto, że trzeba iść na badanie profilaktyczne, jak i świadomość właśnie tych podstawowych filarów zdrowego trybu życia, zdrowej diety, aktywności fizycznej. No to są działania, na które mocno stawiamy i tutaj myślę, że od jakiegoś czasu pewne dedykowane programy do tego, Narodowy Program Zdrowia, Narodowa Strategia Onkologiczna, która mówi o tych aspektach. Ale i to jest jakby coś, co ja bym chciał, żeby w tym roku rzeczywiście już stało się, zmaterializowało się, bo pandemia niestety nam uniemożliwiła w tamtym roku. My chcemy wejść do szkół z powszechną edukacją zdrowotną, z lekcjami o zdrowiu, z programem zdrowotnym docelowo, z przedmiotem wiedzy o zdrowiu. Mamy tutaj dość intensywną komunikację z Ministerstwem Edukacji Narodowej, obecnie połączonym z Ministerstwem Nauki i zaplanowaliśmy to od września 2020 roku, takie lekcje o zdrowiu w szkołach. Nie udało się. Wiadomo, że z punktu widzenia edukacji i prowadzenia zajęć ten okres był bardzo trudny dla szkół, dla całego sektora edukacyjnego, ale w tym roku chcemy już to zrealizować i na to chcemy postawić rzeczywiście duży nacisk, żeby od młodego wieku edukować, mówić, czym jest zdrowie, mówić, z czym się wiąże, mówić, jakie są aspekty ważne, ale również uczyć obywateli poruszania się po sektorze zdrowia, tych młodych obywateli, żeby też mieli podstawową wiedzę o tym, jakie mają prawa pacjenci, ale też jakie mają obowiązki, na co powinni zwrócić uwagę.
ponieważ ta debata kończy i tak trochę chaotycznie kilka wątków, ale ponieważ ta debata dotyczy świadomości, pobudzania świadomości, to na koniec mam nadzieję jedna bardzo optymistyczna rzecz. Trochę w kontrze do pani dyrektor Pawłowskiej, bo dlaczego w kontrze? My wiemy, że mamy ogromny problem z dotarciem do obywatela. Były próby podejmowane wysyłania zaproszeń, które miały zapraszać na konkretne badanie profilaktyczne. Nie do końca się to udaje, bo większość tych zaproszeń według naszych badań lądowała w koszu, a pozostała część i tak nie spotykała się z dużym odzewem. Inne próby podejmowaliśmy, ale wydaje się, że wreszcie dosyć interesującym, a może bardzo skutecznym wehikułem będzie indywidualne konto pacjenta. Pandemia spowodowała, że te indywidualne konto pacjenta upowszechnia się. Program szczepień, który jest realizowany za jego pomocą, upowszechnił w ogromnym stopniu. 400 tysięcy IKP przed pandemią, prawie 5 milionów teraz. Myślę, że po pełnym procesie szczepień kilkanaście milionów osób, które będą z tego korzystały. Wszystkich zachęcam do założenia i myślę, że to jest świetny wehikuł do tego, żeby rzeczywiście pozyskać pełne dane pacjenta, dotrzeć do niego, czy za pomocą IKP, czy maila, który tam zostawił, czy telefonu komórkowego, bo większość zostawia, rejestrując się w IKP. I jestem przekonany, że to będą całkiem inne możliwości stworzenia nowej platformy komunikacji pomiędzy resortem, czy w ogóle ośrodkami zdrowia, a pacjentami. Szanowni Państwo, muszę się żegnać. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Życzę miłej debaty i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Oby przede wszystkim była owocna w przemyślenia i pomysły do wcielenia w życie. Przy okazji, proszę państwa, odnoszę się i do tego, co mówiła pani Pawłowska i wcześniej pan profesor. Nie wiem, czy państwo znają te dane, ale w XXI wieku, jak się okazuje, na niedożywienie i głód umiera na świecie mniej osób niż ze względu na otyłość. To a propos tego, że trzeba się ruszać, że trzeba dbać o siebie, że ta profilaktyka powinna również te sprawy obejmować. Pytanie, które mam teraz, kieruję do doktora Marcina Migaczewskiego i to jest pytanie z cyklu tych oczywistych. Ale skoro my się tutaj spotykamy, to znaczy, że cały czas te oczywiste pytania trzeba zadawać, bo wielu ludzi unika zdrowego rozsądku w podejściu do swojego własnego zdrowia. Panie doktorze, jaką rolę odgrywa lekarz w profilaktyce onkologicznej? Dzień dobry Państwu. Po pierwsze chciałem wyciągnąć kilka wniosków z wcześniejszych wypowiedzi. Jedno jest no niestety może nie najprzyjemniejsze, natomiast jak najbardziej prawdziwe. Mamy społeczeństwo oporne na profilaktykę, na samobadanie. Jestem członkiem Rady do Spraw Narodowej Strategii Onkologicznej. Wielokrotnie dyskutowaliśmy, kształtując program Narodowej Strategii na ten temat, chcąc położyć bardzo dużą wagę na treści edukacyjne, które są niesłychanie ważne. Z drugiej strony szereg osób podnosiło głosy, że to po prostu w naszych realiach polskiego pacjenta, polskiego człowieka, zdrowego człowieka może po prostu nie wystarczyć. Pani Krystyna Wechman wcześniej zwróciła uwagę na mentalność polską, nieco inną od krajów zachodnich, nieco inną od pacjenta amerykańskiego i to jest niesłychanie ważne. Kampanie edukacyjne są potrzebne i powinny być jak najbardziej kontynuowane. Niemniej jednak wydaje się, że niejako, może to zabrzmi kontrowersyjnie, ale pewien system nakazowy, system nieco mocniejszej zachęty, zwłaszcza na poziomie lekarzy rodzinnych, mógłby być pewnym sposobem. Ja chciałbym pokrótce wrócić dosłownie półtora roku temu, jak historycznie wygląda sprawa narodowej strategii, jak wygląda system rozwoju nowoczesnego myślenia o nowoczesnej opiece onkologicznej. Koniec roku 2019 to mniej więcej finalizowanie prac nad Narodową Strategią Onkologiczną. Wówczas konferencja agencji ARM-u dotycząca między innymi właśnie profilaktyki wspólnie ze specjalistami z MD Anderson, z której można było między innymi usłyszeć, że od 30 do 50% nowotworu moglibyśmy nie mieć, tylko opierając się o szczelne programy profilaktyczne.
Potem nagle mamy pandemia, która wykoleiła i tak kolejące w Polsce programy profilaktyczne. Proszę Państwa, wtedy mieliśmy 2,4 lekarza w Polsce na 1000 mieszkańców. Wtedy mieliśmy poziom finansowania wspominany już gdzieś na połowie poziomu finansowania Czech. Nie chcę tutaj już odnosić się do krajów bogatszych, krajów zachodnich. I to mamy dzisiaj. My nie jesteśmy w stanie tego zmienić ani z dnia na dzień. W Narodowej Strategii Onkologicznej wielokrotnie mówiliśmy o programie na dekadę, bo wcześniej nie da się istotnie poprawić tych wskaźników. W związku z czym wydaje się, że dziś najistotniejszym pomysłem byłoby oparcie się o to, o co mamy. W pracach nad Narodową Strategią Onkologiczną wielokrotnie okazywało się, że takie proste dosypywanie pieniędzy, które są niesłychanie ważne, to w ogóle nie mam żadnych wątpliwości, ale często nie wystarcza. Jeżeli dziś nie jesteśmy w stanie wykorzystać potencjału oddziałów pulmonologicznych, o czym słyszeliśmy już dzisiaj wielokrotnie, jeżeli ograniczany jest dostęp do najlepszych klinik urologicznych, o czym też już słyszeliśmy, nie chcę wchodzić na swoje pole, żeby nie zostać posadzonym o pewną stronniczość, ale to trochę tak wygląda. Nie możemy spodziewać się poprawy, jeśli w cudzysłowie nie szanujemy, nie wykorzystujemy tego potencjału, który mamy. Drugim problemem jest na pewno fakt, że wciąż jeszcze to kiełkowanie myśli o profilaktyce nie zawsze jest właściwe na poziomach decydentów. No niestety, profilaktyka to są koszty, to są wydatki często słone, wydatki, które trzeba ponieść dziś, a efekty niestety na nie będziemy musieli poczekać. Więc musimy wszyscy zarazić się wspólną myślą, że jest to niesłychanie ważna inwestycja. Co więcej, w przeciwieństwie do wielu niepewnych w dzisiejszych czasach, ta inwestycja na pewno się opłaci. Dziękuję bardzo. To bez dwóch zdań. Dziękuję. Pani Aleksandro, do Pani pytanie w kontekście tego, że Pani przecież trzyma rękę na pulsie zmian legislacyjnych, uregulowań, przepisów, a z drugiej strony jest Pani bardzo blisko pacjentów. Chciałbym zapytać przede wszystkim o to, jak Wy jako organizacja pomagacie pacjentom podczas pandemii? W pierwszej części naszego spotkania była mowa o świadomości pacjenta, o edukacji pacjenta. Naszym zadaniem i jakby takim priorytetem jest to, aby pacjent edukowany był pacjentem świadomym, czyli to, czyli jakby pacjent, który ma tą wiedzę, jest pacjentem świadomym i ma możliwość bezpośrednio, wiedząc pewne rzeczy, wpływu na swoją chorobę, na swój proces leczenia, ponieważ ma już po prostu pewne kwestie, z którymi się zapoznał. I mieliśmy bardzo dużo zapytań od pacjentów z całej Polski. Ci pacjenci pisali do nas wiadomości prywatne. To były wiadomości też poprzez stronę edukacyjną, którą prowadzimy, Rakuca, Wiedza i Wsparcie na Facebooku. I tych osób było naprawdę tak dużo, że powstało kilka pomysłów, jak tym pacjentom pomóc, którzy szukają informacji na temat raka płuca, którzy szukają informacji na temat diagnostyki, na temat leczenia i na wiele, wiele innych różnych tematów, które są związane z chorobą nowotworową. Takich pomysłów było kilka. Pierwszy z nich właśnie było też powstanie tej strony Rak Płuca, Wiedza i Wsparcie, gdzie edukujemy pacjentów, gdzie pokazujemy treści najnowszych informacji dotyczących programów lekowych, leczenia i wielu, wielu innych różnych aspektów. Kolejnym takim wyjściem do pacjenta, jakby odpowiedzią na ich potrzeby, stała się infolinia, którą otworzyliśmy. Jesteśmy, można powiedzieć w cudzysłowie, takimi koordynatorkami z koleżanką Justyną i tutaj, która też mnie wspiera w pracach w ramach Fundacji To Się Leczy i koordynacji tej sekcji Rak Płuca To Się Leczy, gdzie wyszliśmy do pacjenta, aby mógł mieć z nami kontakt podczas pandemii, który jest utrudniony, z lekarzami. Ponieważ jakby już mamy jakąś pewną wiedzę. Ja w temacie raka płuca jestem już od 4 lat. Spotkałam się też bezpośrednio z tą chorobą, ponieważ chorował mój mąż.
Biorę też udział w wielu konferencjach przeznaczonych też dla lekarzy. Współpracuję tutaj z Polską Grupą Raka Płuca, z profesorami. Jestem bardzo wdzięczna i mogę tutaj, że tak powiem, podziękować też za niesamowitą pomoc, współpracę, empatię w stosunku do naszych pacjentów i ta współpraca trwa. Ale gdyby ten pacjent do nas nie trafił, no to byłoby to utrudnione. Dlatego też powstała taka infolinia, gdzie poprzez panel asysto to się leczy.pl można się umówić poprzez kalendarz z nami na rozmowę telefoniczną. Pacjent przedstawia swój problem, następnie jeżeli widzimy taką potrzebę, prosimy o możliwość zapoznania się z dokumentacją medyczną tego pacjenta i jesteśmy w stanie już na tym etapie tego pacjenta poprowadzić, czyli widzimy, czy jest potrzeba pogłębionej diagnostyki i jakie badania powinien ten pacjent mieć wykonane, czy ten pacjent na przykład ma już jakieś wykonane badania molekularne, ale tak naprawdę okazuje się, że w ośrodku, w którym się leczy, nie ma ten ośrodek podpisanej umowy z NFZ-em na program lekowy i takiemu pacjentowi jest proponowana tylko chemioterapia, a my widzimy, że ten pacjent mógłby mieć możliwość nowoczesnego leczenia innowacyjnego, który jest w programie lekowym, więc po prostu kierujemy tego pacjenta do innego ośrodka onkologicznego, przekazujemy informacje, w jakim ośrodku mógłby takie leczenie otrzymać. Są to bardzo istotne kwestie, ponieważ one nie tylko się szybciej leczyć, ale oni są bardziej świadomi tego, co powinni mieć zrobione, jak to powinno wyglądać, jakie są te schematy leczenia. I tutaj jesteśmy im w stanie, mając własne doświadczenie, korzystając z własnego doświadczenia, a też posiłkując się konsultacjami u profesorów, z którymi współpracujemy, jesteśmy w stanie im w tym pomóc i jakby przyspieszyć ten proces. Dlatego nas to niezmiernie cieszy. Mamy też pacjentów, których udało się zoperować, a pomimo tego, że w ośrodkach, w których pierwotnie byli, proponowano im chemioterapię, ale skontaktowali się z nami, zapoznaliśmy się z dokumentacją i okazało się, że ten pacjent ma możliwość operacji. No to jest dla takiego pacjenta z rakiem płuca naprawdę coś niesamowitego, bo to jest leczenie radykalne, które pozwala albo przeżyć naprawdę ogromną ilość czasu bez progresji, albo nawet móc być wyleczonym całkowicie. Dlatego ważna jest rola właśnie edukacji tych pacjentów i świadomości i staramy się to wdrażać na różnych polach. Powstał też ze względu na ich potrzeby i taką chęć, którą zauważyliśmy, zdobywania tej wiedzy, bo ci pacjenci są żądni tej wiedzy i chcą wiedzieć jak najwięcej i my to widzimy. Więc powstał cykl takich webinarów edukacyjnych, już mamy rozpisane tematy na cały rok. Zapraszamy do tych webinarów specjalistów. One się odbywają na żywo na stronie Raku Zawitaj Wsparcie na Facebooku. Są też udostępniane w naszej grupie zamkniętej dla pacjentów, tylko i dla pacjentów oraz ich chorych, którzy się nimi opiekują bądź prowadzą, są w trakcie i są po prostu wspierają tych chorych w tej chorobie. Powstał taki cykl webinarów właśnie edukacyjnych, zapraszamy specjalistów, rozmawiamy na różne tematy. Akurat na czasie, wczoraj mieliśmy webinar z profesorem, doktorem habilitowanym nauk medycznych, panem Pawłem Krawczykiem z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Bardzo ciekawe spotkanie, trwało dosyć długo, bo ponad godzinę. Spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, to był rak płuca, a szczepienia na COVID-19, czy pacjenci w chorobie nowotworowej powinni się szczepić. I tutaj od razu mówię, że tak. Pani Aleksandro. Potrzebują. Także tutaj, jeżeli chodzi o te aspekty, to jak najbardziej zapraszam do korzystania z tego. I należy zwrócić uwagę, że to nie jest tylko dla pacjentów i ich chorych, ponieważ nie wiemy tak naprawdę w naszym otoczeniu, ile takich osób mamy wokół siebie, które by takiej pomocy potrzebowały. Dlatego nasz przekaz i prośba jest taka, aby udostępniać te informacje, że są takie miejsca, które pozwalają na uzyskiwanie tej edukacji, tych informacji, pomocy tym pacjentom. Dlatego tutaj też będziemy bardzo wdzięczni za propagowanie tego, żeby ci pacjenci mamy taki pomysł, żeby po prostu dotrzeć do każdego pacjenta i do każdej osoby, która potrzebuje takiej pomocy, chociażby wsparcia takiego, nie wiem, rozmowy edukacyjnego, nawet można powiedzieć psychologicznego, że potrzebujemy po prostu te osoby na duchu, że szukamy rozwiązań po prostu w całej Polsce. Bardzo nam na tym zależy, żeby jak najwięcej osób o tym wiedziało,
bo wiemy, że szukamy tych informacji w internecie, a infolinia jest też takim rozwiązaniem. Nie wiemy, że nie każdy ma dostęp do Facebooka, tak? Są też osoby chore, które są starsze, nie mają dostępu do internetu albo nie mają dostępu, po prostu nie mają konta na Facebooku, więc taka infolinia też jest jakby rozwiązaniem dla takich osób. Pani Aleksandro, tematy, którymi się Państwo zajmują, są absolutnie paliwem do zrobienia osobnej konferencji prasowej, na której można by było o tym długo opowiadać. Kto myślał, że na Waszej grupie trochę się dzieje, ten został z błędu przez Panią wyprowadzony, bo się dużo dzieje. Ale nie tylko tam. W związku z tym teraz do Marka pytanie o to, co dalej z kampanią Rak to się leczy. Bardzo proszę. Ja już dziękuję ekspresowo, gdyż tak, myślę, że żołnierskich moglibyśmy mówić za rok, może zrobimy całodzienną po prostu konferencję. Ale tak poważniej, w ramach Rak to się leczy będzie dużo aktywności, będziemy na bieżąco informować. Ja tylko chciałem tak, to co dla mnie wybrzmiało z dzisiejszego spotkania, to jest to, że na pewno dzisiaj wszyscy, którzy byli z Państwa ekspertów na spotkaniu, jeszcze są, to są osoby, którym zależy. I tych osób jest dużo, żeby poprawiać sytuację ludzi i pacjentów. Pacjentów też jako ludzi, tylko chorych onkologicznie. Ale ja jakiś czas temu, jeszcze przed pandemią, kiedyś na jednej debacie powiedziałem, że uważam, że zdrowie to jest sprawa bezpieczeństwa narodowego. I zresztą w panelu byłem z panem profesorem, miałem przyjemność być Pieńkowskim. I ja zastanawiałem się, i teraz się okazało, że jestem bardziej przy COVID-zie i że to zdrowie faktycznie, no nie będziemy stać nigdy armią, nie oszukujmy się, tylko zdrowiem obywateli. I to się też opłaca po prostu, mówiąc krótko. W związku z tym te działania, które też dzisiaj pan minister mówił i pani dyrektor Marta Powłoska z NFZ-u, tej profilaktyki bardzo mnie cieszą. Ta wiedza o zdrowiu, jeśli ona wejdzie, o co też od wielu lat dobijamy się i ministerstwo jest otwarte, niekoniecznie MEN był, może teraz będzie lepiej, trzymamy kciuki i nie tylko trzymamy kciuki, bo również cały czas to wspieramy aktywnie. Programy profilaktyczne, o których mówiła pani dyrektor Marta Powłoska, i myślę, że każdy na tym swoim koncie pacjenta w internecie, tam będą dochodzić, mam nadzieję, dodatkowe, kolejne informacje a propos badań screeningowych, co ja mogę zrobić. Sam to wypełniałem, bo w rodzinie jestem ten od tego internetu, co tam cioci starszej jednej, drugiej wypełniam. Także wiem, jak to wygląda pod każdym profilem i to jest uważam bardzo dobry kierunek. A jeśli chodzi o pana doktora Migaczewskiego tutaj i Naczelną Izbę Lekarską, to mi trochę zabrakło też tej roli lekarza POZ, nie ukrywam, bo to jest też, czym mi się to dzisiaj mierzymy, że lekarze POZ nie są tak dostępni, jak są potrzebni, o tak powiem. Tyle, tak dużo było na ten temat powiedziane, że już jakby nie chciałem wtórować, zwłaszcza, że lekarze POZ nie ma przedstawiciela i nie mają jak się bronić, ale to jest duży problem. To jest duży problem, zresztą jakby jeszcze jedna króciutka uwaga. My o roli lekarzy POZ nie zapominamy, zarówno w Narodowej Strategii Onkologicznej. Tam rola jest mocno podkreślona. Lokalnie natomiast ja powiem, że w lutym zeszłego roku, czyli u progu pandemii, myśmy w naszej klinice zorganizowali pierwszą serię konferencji takich spotkań lekarzy z chirurgami, onkologami i z onkologami klinicznymi. Dotyczyła raka jelita grubego. Miała być kontynuacja 3-4 miesiące później. Wszystko to się wywróciło. Także rola jest niesłychanie ważna, zwłaszcza w naszym społeczeństwie, trochę niesamodzielnym i trochę zdanym jakby na konieczność pchania w kierunku pewnych działań profilaktycznych. Także jak najbardziej się zgadzam. Tak, i niech się nie bronią, tylko z nami działają, bo o to nam jak najbardziej chodzi. To tak z mojej perspektywy. A ja tylko chciałam dodać, jeżeli mogę. Proszę, się oczywiście. Wtrącić, tak tutaj słowami profesora, że ja jako pacjent byłam człowiekiem ignorantem i żeby nie być takim człowiekiem ignorantem i nie ignorować objawów choroby, bo ja miałam guza mózgu złośliwego, ignorowałam bóle głowy, omdlenia, mdłości, poty nocne. I dopiero przypadek sprawił, że poszłam do lekarza się przebadać, bo tłumaczyłam się, że nie wiem, że samotnie wychowuję dzieci i nie mam kiedy tego zrobić, więc po prostu trzeba się badać. No więc właśnie, bo to nie ukrywam, było moje pytanie, które pozwoliłoby nam zmierzać do podsumowania z perspektywy tego
sama określiłaś siebie mianem ignoranta, tak, ale i z perspektywy pacjenta doświadczonego przez życie i chorobę, jednocześnie osoby, która dzisiaj tutaj przysłuchiwała się wszystkiemu, co zostało powiedziane, chciałem cię właśnie zapytać o to, jak postrzegasz profilaktykę i co ty byś powiedziała tym, do których my staramy się za pomocą wsparcia dziennikarzy i tych wszystkich informacji, które wymieniamy, dotrzeć. Na dzień dzisiejszy trzeba mieć determinację, ponieważ w dniu dzisiejszym moje badania zostają opóźniane i muszę wydzwaniać, ponieważ ja muszę mieć rezonans, ponieważ mój nowotwór jest dosyć agresywny i powinnam mieć rezonans co 3 miesiące. Niestety przez pandemię, przez COVID, przez to, że wyskakują radioterapeuci, mają też zakażenia. Dziękuję. Ostatnio miałam pół roku temu badanie, ale to moja determinacja polega na tym, że muszę dzwonić, upominać się o badania. Determinacja do badań, upominania się o te badania. Jeżeli samo badanie, musimy po prostu dbać sami o siebie. I to jest najważniejsze. Przypomina mi się słynne stwierdzenie dotyczące współpracy z adwokatem. Twój adwokat jest tak dobry, jak dobry jesteś ty. I być może jest w tym jakaś głęboka myśl dotycząca owej determinacji. To taki prawniczy żart, panie profesorze. Zmierzając do końca, Marku, Szymonie, jeśli Szymon, jest, już znowu widzę Szymona, bardzo dobrze. Poproszę o kilka słów podsumowania z waszej strony. Wy jako gospodarze podejmijcie decyzję, kto będzie mówił, bo temat jest tak obszerny, że absolutnie Szymon, na dwóch starczy. Tak, Szymon. Ja chciałem powiedzieć na końcu amen, ale no skoro jestem wcześniej, no to oczywiście króciutko. Wolałbym alleluja. Tak, no to się okaże za chwilę z tych informacji, które dzisiaj zostały przekazane na konferencji pana premiera i pana ministra. Pod koniec lutego ma ruszyć program edukacyjno-profilaktyczny 40+. Więc te zapowiedzi już są zgodnie z tym, co oczywiście o czym rozmawiamy, że warto iść w kierunku profilaktyki, bo to zaprocentuje nam w późniejszym czasie. Rzeczywiście, tak jak pan doktor powiedział, nie ma tutaj lekarzy rodzinnych z nami, przedstawiciela lekarzy rodzinnych, którzy powinni być podstawą tej czujności onkologicznej. Niemniej jednak w naszych rękach też od naszego działania dużo zależy, w związku z czym nasze zdrowie jest w naszych rękach. I choćby pani dyrektor Pawłowska na głowie stawała, to jeśli pacjenci, społeczeństwo, ludzie, czy też pan minister Gandomski, czy wszyscy, którzy są zaangażowani, tak jak Marek powiedział, jest nas dużo, to jeśli człowiek nie zrozumie, że jest swoim pierwszym diagnostą, potem jest dopiero lekarz następny, to i nie wykona tego pierwszego ruchu, to rzeczywiście będziemy mieć sporo problemów, jeśli chodzi o raka. A rak to się leczy, czego przykładem jestem ja osobiście i siedząca w studiu Agata, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Pięknie wyglądasz i cieszę się, że jesteś z nami i jakby podejmujesz ten wysiłek z nami, żeby po prostu trochę polepszyć sytuację pacjenta. Dziękuję. Dziękuję. Marku. No to co? Wiesz co, ja bym się skłaniał chyba bardziej ku amen niż aleluja, bo aleluja to bardziej jest bliżej stwierdzenia oby, a amen jest bliżej stwierdzenia niech się stanie. Tak, tylko żeby nie było to zamknięciem drzwi, tylko otwarciem. Niech się stanie. Zgadzam się. Tak. Rak to się leczy. Rak to się leczy. To jest kolejna odsłona kampanii, konferencja prasowa, w której poruszamy te kwestie w kontekście pandemii. Życząc Państwu zdrowia i wszystkim nam tutaj i tym, którzy dzisiaj byli naszymi gośćmi, prelegentami, ze szczególnymi życzeniami determinacji w walce o nasze zdrowie. I dziękuję. Może powiedzmy w Światowym Dniu Świadomości Raka. A wiesz czego ja wam życzę jako fundacji? Żeby Światowy Dzień Walki z Rakiem zmienił się w Światowy Dzień Świadomości, że raka się leczy. Tak jest. Tak. O, właśnie. Proszę państwa, dziękuję bardzo wszystkim, którzy dzisiaj poświęcili nam swój czas. Dużo zdrowia i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam.